nie wiem, jak mam śmiesznie zacząć. Taki smutny. Nawet jakbyś, wiesz, próbował to. Teraz na siłę odpowiedzieć. Teraz to już spaliłeś, jak powiedziałeś, że ma być śmieszny. To już w ogóle nie będzie śmieszny. Dobrze. To nie będzie śmiesznie. Do końca nie będzie śmieszny. Bo dzisiaj mamy 75. odcinek. To w ogóle nie jest powód, żeby było śmiesznie. To raz, a dwa, że nie mamy żadnych newsów dla was. Idźcie sobie. Rzeczywiście wyszło nieśmiesznie. Idźcie sobie. Mówił prawdę, będzie nieśmiesznie. Nie mamy dla was żadnych informacji dziś dla was nie mam. Tak, ale mamy za to temat ze społeczności. Temat zastępczy. Który założył na forum PSX Fan. A dotyczy on gier, na które żałujecie wydanej kasy. Proszę bardzo. W tym temacie tak naprawdę padły wszystkie możliwe gry. I teraz... Właśnie, to jest ciekawy temat, bo ludzie wymienili dokładnie wszystkie możliwe gry od A do Z, od początku istnienia obu konsol. Więc co jednemu się nie podobało i żałował kasy, dla drugiego było najlepszą grą w ogóle wszechczasów. I... To było do przewidzenia. No. Ale tam padały takie tytuły jak na przykład Batman Arkham City... To już jest herezja. Dragon's Dogma. Bad Company 2 nawet Misiak napisał, że mu się nie podobało. Nie, tam mówię ci, tam padły wszystkie możliwe chyba tytuły, jakie wyszły na no, obecną generację konsol, więc tak. Każdy mógł coś dla siebie tam wybrać, ale... Nawet StarTag Deadly Premonition było. Carlos pisał, że mu się nie podobało. No jestem gotów w to uwierzyć, no. To nie jest gra, która się wszystkim będzie podobała. To jest nawet gra, którą ciężko założyć się części będzie podobała. Jesus nawet napisał, że Final Fantasy 13-2 mu się nie podobało, a ja zacząłem swoją przygodę od tej części i mi się bardzo podobała. No widzisz. No, może dlatego sobie... właśnie, może to jest pewnie wytłumaczenie tak. tego. No, ale jak on ma za sobą 16 innych części, to wiesz, ta na przykład może mu się nie podobać. Może mu się nudzić, no. No właśnie. Ale ten, to tak jak pisałem na forum, to się zbiegło trochę ten temat z moim graniem w Borderlands 2. I ten ostatni... Uważaj, co teraz powiesz. Uważaj teraz, dobrze przemyśl to, co chcesz powiedzieć. Ten ostatni... Uważaj, że ja to słucham. Ostatni dodatek z Hammerlockiem jest tak słaby. W końcu zacząłem go tak na poważnie grać i strasznie mnie wkurza. Jest po prostu nudny, nic się tam nie dzieje i to jest tylko taki... Żeby to nie był otwarty świat, to był taki maksymalny kill room za kill roomem, jeszcze z takim upierdliwym minibossem w środku. Pełna zgoda, że jest to najsłabszy dodatek, który do tej pory wyszedł. No. To tak. Także jakbym tego dodatku nie kupił, znaczy nie miał go, bo mam Season Passa, to wcale bym nie płakał, a przez to, że go mam, to płaczę, że wydałem pieniądze na Season Passa. Bo... Ja mam bardziej wrażenie, że tobie się ogólnie Borderlands przyjadły, więc cokolwiek by się tam nie pojawiło, to dla ciebie już będzie... Nie, bo ten poprzedni był i fabularnie były fajne te dodatki i były śmieszne, tak z jajem zrobione, a ten nie jest, no. Nie jest. Nie, to prawda. No taki wiesz, on jest bardziej zrobiony dla takich hardkorowych graczy. Tak, żeby grindować już mocno, no. Do grindowania, no, bo tam jest pełno jakichś takich broni poukrywanych, wiesz, takich specjalnych do farmienia i tak dalej, no. Może dlatego też mi się nie spodobał, że tam jest taki klimat, tam jest dużo tych robotów, jakichś takich tych zwierząt pomutowanych, a mi bardziej... Znaczy on ogólnie jest, tak jak mówiłem, jest taki brązowo-zielony cały taki ten dodatek. No trochę. Dwa kolory ma i on jest taki blach. No dobra, ale ten DLC to tak trochę boli, jak się kupi, bo to jest 500, 800, 1200 punktów może, ale pudełkowe gry. Far Cry 3. Co? Żartujesz. Far Cry 3 mi się cholernie podobał jako gra, ale to, że dałem za niego 200 zł i chodził jak sraka, to nie podobał mi się przez to. Tyle, że mi się nie podobał, tylko że żałowałem, że wydałem 200 zł na to. Okej. Okay. Ale wycalakowałem. To mamy jakiś precedens. Zajebista gra, bardzo właśnie, mu się podobała, no, próbuję to wycalakował, ale żałuję, że ją kupił. Tak, żałuję, bo mogłem ją kupić za 100 zł pewnie, a zapłaciłem za nią 200 i się wkurzałem tylko. Ale było fajnie. Wkurzałeś się dlatego, że słabo chodziła, tak? Tak, tak. Tak samo żałowałem, że wydałem pieniądze na Saints Row 3. I no. Pewnie tak samo bym żałował, ale to akurat brat kupił Assassin's Creed 3. Ostatnio. No. Wszystko, co choć nieważne, wiesz, gra, tak, zawartość, ważne jest Trójka w tytule, no. Klatki są. O, Crysis 3 też mi się nie podobał. O boj. A Diablo 3 ci się podobało? A Diablo 3 rewelacyjne, ale Diablo 3 chodzi płynnie, to wiesz, to nie ma w ogóle tam dyskusji.
Ale dobrze, że wspomniałeś o Crysisie, bo ja musiałem moją listę rozszerzyć o jedną pozycję w związku z tym. O właśnie, o to jak tutaj dopisuję w takim razie znowu. Ale o pierwszą część rozumiem, tak? Nie, pierwsza mi się podobała, druga jest dla mnie absolutnie nudna. Taka jak flaki z oleja, nie mam ochoty w to grać w ogóle. To trójki okay. Nie próbuj nawet. No wiem, dlatego, trójki dlatego, próbuj, w ogóle, no. Dlatego w ogóle nie podchodzę do tego. No właśnie. A wy na co żałujecie wydanej kasy? No skoro już pytasz, bo ja mam tu taką listę, którą otwiera Far Cry drugi. O. Drugi Far Cry, którego do tej pory uznaję za grę o chorowaniu na malarię, zacinających się karabinach i niedojeżdżaniu na misję. No, ale to aż tak, że żałujesz pieniędzy wydanych na ten tytuł? Tak, żałuję. No słuchaj, no, nawet jak ona by kosztowała 10 zł, to bym żałował wydanych pieniędzy. No, ja mam w twojej kolekcji gier masę krapów. I ja tych krapów się nie pozbywam, ja te gry kolekcjonuję. Więc wyobraź sobie, jak gra musi mi się bardzo nie podobać, żebym chciał ją sprzedać. Far Cry'a opchnąłem, po prostu nie chciałem mieć tej gry w swojej kolekcji. Już nie powiem, komu ją opchnął. No tobie, no. I podobnie sytuacja na przykład z wszystkimi częściami Lego, których też się pozbyłem. Tych gier absolutnie nie trawię. W ogóle. Ojej. Żałuję pieniędzy. I mam jeszcze jedną grę, dwie gry, które chciałem sprzedać i mi się ich nie udało sprzedać. To jest pierwszy Prototype i Club. Które też w ogóle mnie te gry mi się nie podobały, tylko jakoś nie mogę znaleźć nikogo, kto by je chciał ode mnie wziąć. Ale taki Crysis drugi, mam go w kolekcji i chcę go mieć w kolekcji, mimo że mi się nie podoba. I ostatnia gra podobnej rangi, to znaczy nie podeszła mi gra, ale zostawiam ją sobie w kolekcji, to jest ostatnia Alicja. Pograłem w to może dwie godziny i też stwierdziłem, że gra jest taka nudna, że szkoda mojego czasu na nią. Graliście w Alicję? Grałem, też mam tą Alicję na swojej liście. Niestety. Ja kiedyś Alicję chciałem kupić i tak nawet się trochę nakręciłem, bo tam hype'u ludzie narobili w internecie, ale jak przeczytałem pierwsze recenzje i wrażenia znajomych, posłuchałem, to znaczy, w ogóle zapomniałem, z miejsca zapomniałem o tym tytule. Ta gra jest super, dopóki się nie zaczyna gra. Znaczy design jest fajny, jak się biega po tych pomieszczeniach na początku, te elementy pseudo-fabularne, bo to jest wszystko fajnie pokazane, interesujące, tylko jak się zaczyna ta właściwa gra, gdzie trzeba skakać po tych różnych grzybach, kwiatach, motylkach, to po prostu jest nudna. Jest nudna i drętwa. Jak 70% gier, które wyszło w ostatnim roku. No nie no, Alicja jest trochę starsza. No tak, ale... Ja mam w ogóle przesyt jakichkolwiek gier ostatnio. Po prostu nic mnie nie potrafi zainteresować. Same takie nudy, takie flaki z olejem. Co nie włączę, to po prostu padł na ziemi, szczęka na ziemi i leżę. Nie no daję na tym grać. No. Może to jest ten moment, co? Tomb Raider mi się strasznie podobał za to, ale to przejdziemy do tego za chwilę. Jest jeszcze nadzieja dla ciebie. No. No to pewnie dlatego, że te konsole, że te gry tak raz, że brzydko wyglądają, a dwa, że słabo chodzą i dlatego mi się nie chce w to grać. Może tak być. No, bo na PC-cie jak włączyłem każdą grę, jaką włączyłem, to jest fajnie. I tu jest właśnie ten problem, bo włączyłeś na PC-cie. No. Tak, bo ty wiesz, ja nie mam punktu odniesienia. Ja też nie. Więc mnie to nie boli. No, jak wiesz, jak rodzice o czymś nie wiedzą, to się nie będą na ciebie gniewać, nie? To no będą jasne. Te same zasady, no. Tartak, masz jeszcze coś na tej swojej liście? Wiesz, pewnie jakbym się dłużej zastanowił, to by coś jeszcze było, ale nie, tak myślę, że no wiesz, no, ktoś mógłby powiedzieć, że na przykład ten, kupiłem Vampire Rain, nie? Ale kupiłem to dla śmiechu, mając świadomość, jaka to jest gra. Nie, no jasne, no to takie się nie liczą. No, no nie, nie, nie odpakowałem Two Human i Tenchu Z, ale też je mam dla żartu, a nie po to, żeby grać, bo podejrzewam, że to nie są jakieś wyjątkowo dobre gry. Nie. Mam takie podejrzenie graniczące z pewnością. Wy się śmiejecie, ale ja zawsze ten, bo akurat jak kupiłem konsolę, to był ten czas, kiedy Two Human miał premierę i grałem kiedyś w demo tego i chyba nawet z dwa razy i tak nawet mi się podobało, więc ja nie wiem, o co halo z tym. Ja też grałem w demo Two Human i mi się całkiem podobało, tylko to było kiedy? 2007, 2008 rok? No. To podejrzewam, że teraz już wiesz, no do przodu trochę poszliśmy i możesz mi się mniej podobać. No tak, no teraz już pewnie nie. Wtedy nie, wiesz, ja grałem w fulla i nie podobał mi się. I nie będzie na mojej liście, wiesz.
rzeczy, na które żałuję właśnie wydanych pieniędzy. Na tej samej liście mam jeszcze kilka też takich tytułów. Jest ostatni Inversion. To Tartak na pewno wie, bo on to kończył. Ja nie byłem w stanie A mi się, widzisz, a mi się ta gra podobała. Nie, to była masakra. Co jeszcze mam? Mamy Los Planety, oba. Zwłaszcza tak. Drugi. Gdybym, zwłaszcza drugi. Gdybym to kupił, to też bym miał takie uczucia, podejrzewam. Nie wiem, czy kojarzycie taki tytuł Bullet Witch. Nie. Tak, chciałem to kiedyś mam to kupić. Mam to, tak, mam to. To w ogóle wyszło. Mam Spidermana trzeciego, na którego po 5 minutach żałowałem wydanych pieniędzy. Alone in the Dark, to też kupiłem. Ale które? To mi się bardzo, bardzo podobało. Ja to kupiłem raz w dniu premiery, a potem kupiłem jeszcze raz kolekcjonerkę. O Jezus ma. Ale to mówicie o tym ostatnim Alone in the Dark. Ostatnim, tak. Okay. Nie, obrażajmy te, wiesz, te części stare na nie obrażajmy klasyki. Mam Guitar Hero Aerosmith, które też po 2 piosenkach, nie wiem dlaczego, ale miałem dość i żałowałem, że w ogóle to kupiłem. To chyba był taki okres, że miałem już przesyt gier gitarowych, mimo tego kupiłem kolejną. Jest to Human. Mam One Chanbara. Kojarzysz to? Tak, to te One bikini. Chanbara. Tak, Bikini Samurai, coś tam. Moja pierwsza recenzja na Poligami tej gry, no to, gdzie wystawiłem pałę. To też to chciałem kupić razem z Rumble Roses. O Jezus Maria. To jest ta sama liga. I mam jeszcze Hunted the Demon Forge, na które namówił mnie Maciek Kowalik do koopa. Ja pierdzielę. On musiał napisać recenzję? Tak. Tam się grało w koopie, gdzie jedna postać jest melee, czyli walczysz ręcznie z bliska, a druga jest taka, która strzela z daleka. Ta, która strzela z daleka, ma bardzo fajny fan z gry, bo strzelanie jest okej i ten. Ale ta, która gra jako mięso, jako tarcza, to niestety już tak fajnie nie ma. Ja byłem niestety tym drugim koleś. A, jeszcze Lollipop Chainsaw, nie mogę zapomnieć. Właśnie, tak, Lollipop Chainsaw, ja też żałuję pieniędzy. Ta gra jest słaba, jest po prostu słaba, nudna. Ale to ja ci mówiłem, a ty kupiłeś po tym, jak ja ci mówiłem. No wiem, no ale no wiesz, no cycki. Cycki zobaczył na okładce i wiesz, mamo, kup mi, nie? No ciężko człowieka przekonać, żeby cycków nie brał, no. Tak. Wiesz jak jest, no. No i ten Aliens ostatni, nasz wspaniały, to niestety też żałuję wydanych pieniędzy. No tak, ja żałuję wydanych pieniędzy na kolekcjonerkę. O Jezu. Na kolekcjonerkę, tak, zdecydowanie. Zgadza się. Jeżeli o kolekcjonerkach, to Tomb Raider niestety też musi pod to pójść, pomimo tego, że to jest... Tam laże po twarzy ktoś przejechał samochodem. Znaczy, to jest, to dwa jest... razy wrzucił wsteczny, jeszcze raz. No. To jest problem, którym rozmawialiśmy kiedyś z Tartakiem. To jest niestety, że te action figures, czyli figurki, które mają te takie zginane ręce, które wyglądają jak G.I. Joe'y, to nie ma w ogóle żadnego nigdy porównania do prawdziwych figurek. Takich, ja nie wiem, wiesz, kurde, kto to robi, no. Ale powiem ci, że też od... Bo Deus Ex Human Revolution jest też od Square Enix, nie? Tak. No i ja mam tą kolekcjonerkę, w której jest od Play Asia albo Play Kai. To chyba to samo, co Tomb Raider. Też jest figurka Adama Jensena w środku. I to jest właśnie action figure. I powiem ci, że jest zrobiona naprawdę fajnie. Okay. Może to jest zasługa tego, że on, wiesz, on całą twarz ma taką pokrojoną, mechaniczną, do tego jeszcze okulary. Znaczy, wiesz co, dużo w tym robią oczy, nie? Bo jest ciężko pomalować w takiej małej figurce oczy. Najczęściej to jest, ta figurka ma albo wytrzeszcz, albo ma rzeza, nie? A Jensen ma okulary. Jensen ma takie okulary czarne, więc to jest problem rozwiązany. Tak. To może być dlatego. Poza tym, wiesz, jak on ma jednolity czarny strój, to i tych przegubów tak nie widać wtedy, nie? Zgadza się. A jedna była fajna. Lara Croft też mogli okulary dać, przecież ona kiedyś miała takie okrągłe. Taki najlepiej z podpisem deal with it, tak? Papierową torbę na zakupy. Okay. Nie wiem, coś jeszcze znajdę takiego. Castlevania ostatniej żałuję, że wydałem pieniądze, ale to no też. Ja, to chyba raczej dlatego, że nie chciało ci się w nią grać, nie? A nie, że była jakoś słaba bardzo.
To znaczy, no chyba tak. No. Zatem, no wiesz, no, kupiłem ją krótko po premierze, odkupiłem ją od Ergo, czyli jeszcze pewno w jakiejś cenie w okolicach 150-180 zł. Tak, czyli... od Ergo się nie kupuje innych, no rzeczywiście. Od Ergo kupujesz zawsze za drogo, tak o 35. Tak. Nie, od Ergo, wiesz, nie mówię, że za drogo, tylko wiesz, gra wyszła w poniedziałek, Ergo skończył w piątek i już sprzedawał, więc ona zdążyła stracić na wartości dwie dychy tylko, nie? No tak, jasne. Ja zamiast poczekać 3 tygodnie i kupić o kolejne dwie dychy taniej, no to wziąłem od razu. Nie jest prawda, bo to z grami powinno być tak jak z samochodem, wiesz, po zdjęciu folii on powinien tracić, tak, wiesz, przynajmniej 65% wartości. Mam jeszcze masę gier zapakowanych, co do których nie mam. Mam zapakowanego Brinka, którego wiem, że jest zły. Też mam Brinka zapakowanego. Ale Brink był fajny. Brink był fajny do momentu, kiedy się pokapowałem, że gram jednak z botami, a nie z ludźmi. Ale mi dobrze idzie. Ale jaki to był okres? Jaki to był okres w godzinę? 4 Nie pamiętam, ale w każdym razie wiem, że taki do dzisiaj mam przed oczami ten obraz, że siedzę taki skampiony gdzieś tam w rogu i oni przez taki jeden przesmyk przechodzą i tak wszyscy co chwilę się napataczają pod lufę, ja do nich strzelam, oni padają jeden za drugim, wiesz, czas leci tam od lufy. Mike siedzi, ale kupi ci żyć. Nie, Mike. A ja siedzę i... Mike siedzi jeszcze z tym headsetem, nie? Włączony, nie gada. Zajdźcie go z lewej. No nie słuchają mnie, no zajdź go z lewej. Mówię, ja pierdzielę, ale będę miał wynik w ogóle, bez pytań. A potem się pokopowałem, że to są jednak boty i tak wiesz, wyłączyłem nagle grę, już więcej do niej nie wróciłem, bo mnie poszukała. U mnie Brink stoi obok Body Counta, którego mam też... Którego też podejrzewam o to, tak. Nie dałem rady, też miałem gdzieś tutaj w domu przez jakiś czas, ale nawet nie próbowałem. Mam Mind Jacka też zafoliowanego. Ojej, to gra. A, to bym chciał zagrać. Myślił Takowi, on widzi. Kingdoms of Amalur mam zafoliowane. Coś słabe, no. Ja odpakowałem. Faktycznie ta gra może trafić na tą listę. Też się zawiodłem. Ja pamiętam, że tydzień przed tym, jak ona do mnie przyszła, bo zamawiałem z Amazona chyba, albo z Zawi, to była promocja na wszystkie DLC fabularne. To tak się podjarałem. Kupiłem wszystkie DLC, a potem dwie godziny pograłem w tą podstawową wersję i Mech. Mam Operation Flashpoint Red River, co podejrzewam, musi być mocny tytuł. Ale skoro masz Operation Flashpoint Red River, to podejrzewam, że co-op w tym byłby fajny, taki na zasadzie nie wiem co mnie zabiło, nie wiem czemu nie żyję na pomoc. Mam Green Lantern, też jest w folii. To musiał zagrać, to musi być dobre. Tak, to musi być dobra gra, tak. To chyba musi tyle być dobre. Tytułów. Także to mówię, to dla każdego ta lista będzie inna, chociaż są pewne punkty wspólne. O, wiem na co żałuję wydanej kasy, teraz mi się przypomniało. No. Na konsolę. Nie. Kupiłem jakiś czas temu na Steamie na wyprzedaży Magicę. Nie wiem, co to jest. Graliście w Magicę? Wiem o istnieniu czegoś takiego, nie mam pojęcia, co to jest. No, to jest straszne. To nie jest to karciane? To takie? Nie, to nie jest. Nie, ty mylisz z Magic the Gathering. Nie, to jest taka gra, widok taki izometryczny, taki z góry. Mamy takiego czarodzieja, który ma tam cztery możliwe, czy pięć możliwych ruchów, w sensie czarów, zania tam na przykład woda, ogień i tak dalej. Możesz iść do przodu, do tyłu i w lewo. Możesz iść do przodu, do tyłu. To są czary, tak? I... Czar do przodu, czar do tyłu. Tak, i tak jak te samochodziki zdalnie sterowane kiedyś były, że jak jedzie do tyłu, to skręca w prawo, no. To jest jedyna możliwość zawracania tym ustrojstwem. Jakieś dziwne zabawki miałeś. Co, nie miałeś nigdy takiego samochodziku? Co, sterowanego? Tak. Nie, pamiętam, miałem taki samochodzik, który mnie zawsze mega irytował. On miał takie kółko pod spodem, które się wysuwało i on zaczął kręcić kółka. Ale to było takie bez sensu, to potem jeszcze były... Wiesz, ja zawsze chciałem mieć samochód taki zdalnie sterowany, który samemu sterujesz. No. A on miał tylko przycisk góra, przód i co jakiś czas wyskakiwało to kółko, że on się obracał, nie miałeś wpływu na to. Tak, bo tam się... Jak mnie to autko wkurwiało, to sobie nie wyobrażasz normalnie. Ale to ja miałem lepszy zdalnie sterowany samochód, który nie był zdalnie sterowany, bo był pilot na kablu i trzeba było... Nie, on miał kabel, tak, oczywiście, że miał kabel, no, kochany. No, to ale ja pamiętam, miałem też taki, że było radyjko, to było moje pierwsze takie radyjko w życiu
i ono miało jeden przycisk. Ten samochód jak się włączyło, to on automatycznie jechał do przodu cały czas. Nie mogłeś tego zatrzymać. Jezu! Aż bateria padła. Ale mogłeś wcisnąć przycisk na tym radyjku i on wtedy skręcał do tyłu w prawo, tak? To była jedyna możliwość sterowania tym samochodem, więc wiesz. Na to wpadł. Why? Why? No, ale potem też dostałem taki z prawdziwego zdarzenia zdalnie sterowany, co miał dwie gałeczki, przód, tył, lewo, prawo, stary, co tam się działo. Ej, o, to jeszcze był BMW, taki mały, biały BMW, taki zajebisty. To taki to ja miałem Mercedesa, tego klasy G, wiesz, ten taki SUV, no. A on tamten miał jeszcze dwa biegi, można było szybciej, wolniej. O Jezu, jak sobie przypomnę. Tak, on miał też taki, miał szybki i wolny napęd niby na cztery koła, to był taka inna przekładnia, miał taką. Ja miałem robota, który do przodu szedł. Robot. Dobra, a wracając do tej Magiki, to ten nasz czarodziej może rzucać czary, tam ogień, woda, srutututu i możemy je łączyć, tak, w kombinacje, w kombosy. No i tak się przechodzi kolejne plansze, tam się potworki pojawiają, ale ta gra mnie zdenerwowała tym, że strasznie jakoś tak dziwnie ekran przycinał i wywaliłem ją w cholerę. Nie mogłem w to grać po prostu. Słabego kompa masz. Nie, bo ona jest po prostu spieprzona, bo to był szybki komp. Był szybki. Jeden z tych najszybszych. W ogóle to jest najszybszy. Nie ma już szybszych. Nie ma szybszych kompów. No i żałuję, to było chyba 3 euro, ale bardzo żałuję. Bardziej żałuję niż... 3 euro. 3 euro. Bardziej żałuję tych 3 euro niż tych 200 na Far Crya, serio. No dobra, no. To tak w temacie, żeby było. 3 euro. No. Dobrze, przeglądam tutaj jeszcze moje notatki, co tutaj mamy. Wybrali papieża, a nie, to papieża to nie. Wybrali papieża. To nie ten podcast. A to potem jesteś umówiony na... Tak, mamy do tego jadę, do... jak to się nazywa? Nieważne. Mike ubiera sutannę i odpala podcast o wierze. Tak jest, o wierze. Dokładnie. Dobra, to przechodzimy w takim razie do gier. Zacznijmy może od tego Army of Two nieszczęsnego, w którego żeście zrobili filmik forumogatkowy. Popełniliśmy. Dlaczego nieszczęsnego? Bo tak z tego, co oglądałem, to on chyba jest trochę nieszczęsny, co? Czy nie? Nie. Jeżeli wiesz, czego się spodziewasz i dostajesz dokładnie to wiesz, nie boli. Tak to jak jest okej, tak? Okej. No to w porządku. Ja bym chętnie nawet w to zagrał, tylko nie wiem, czy będę miał z kim, ale... Nie, powiem ci, że ja byłem pozytywnie zaskoczony. Jest dokładnie to, czego no, oczekiwałem. No, jest Army of Two, tak? Absolutna rozpierducha, dobre tempo, trup się ściele gęsto, fajne spluwy, no klasyk. A da się w to grać samemu, czy trzeba mieć partnera? Nie no, na pewno się da grać samemu, tylko wiesz, z drugiej strony jak odejmiesz tego partnera w koopie, no to tak wiesz, no odpada połowa frajdy. No bida, no właśnie, więc nie wiem. Ale spoko, to jak, jakby co, to zagram. A powiedzcie, tam są ci sami bohaterowie, co byli wcześniej? Nie, nowy zestaw. Czyli to jest nowy komplet? Tak, znaczy tamci bohaterowie z poprzedniej części, oni się zdaje się pojawiają w tej grze, ale w ramach, nie wiem, zleceniodawców, jakąś fabularnie istotną rolę odgrywają. Rozumiem. Ale z tego, co mi wiadomo, to nie steruje się ich poczynaniami po prostu. Okej. Okay. Z tego, co mi wiadomo, to po prostu tamci dwaj założyli firmy, bo zdaje się... pierwszej albo na przełomie pierwszej i drugiej się oddzielili od tej firmy, w której pracowali, bo tam ktoś ich zrobił w jajo. Oni, oni założyli swoją firmę, no i wynika z tego, że werbują kolejnych najemników do swojej firmy. No i teraz się gra w ramach tej firmy nowymi najemnikami. Okej. Okay. Tak to jest, tak to wygląda. A strzelamy tylko do ludzi, czy też do jakichś potwory znowu? Znaczy znowu, czy jakieś potwory w ogóle wyłażą? W Army of Two nie ma takich rzeczy. No wiem, potworów, to już myślałem, że wiesz, że no bo w pewnych seriach gier zawsze gdzieś tam się potwory pojawiają prędzej czy później. Nie. Teraz strzelamy do kolesi z bandanami na głowach i tatuażami. A to jest taki mój ulubiony typ mięsa armatniego, właśnie bandany na głowach. No to ale bardzo lubię. To dobrze, że nie ten... Sounds racist. Tak, bardzo, bardzo dobrze mi się strzelało w tym. Jak to było? Tam, gdzie w Somalii się działa akcja. O Jezus Maria. Zara powie, że do turbanów lubisz? Nie. Co to było? Far Cry 2, tak? Wracamy do... Właśnie nie, coś jeszcze było między Far Cryem a tym.
W Battlefieldzie nie było takich misji czasami w Bad Company? No ja wiem. Ja nie chcę wiedzieć, do kogo ty lubisz strzelać. Nieważne. W każdym razie, dopóki to są ludzie, to jest super. Ty to ja może sobie nawet w to zagram. Znaczy wiesz, no problem polega na tym, że ja bym w to zagrał, bo to jest całkiem fajne, tylko strasznie mnie boli, że to kosztuje 220 zł w preorderze. To jest dla A mnie to już jest ta nowa cena, tak? Wprowadzona. Tak, w Polsce już teraz nie ma tanich gier, to zapomnij. Nie, przepraszam, zamówiłem wczoraj... Human, tak, za 29 zł. Nie, Gears of War Judgment. 179 zł. No tak, masz rację, gry Microsoft. Bioshock Infinite 199. No to... jak to jest możliwe, że Bioshock, który się będzie bił o najlepszą grę roku, bo tak podejrzewam, jest tańszy niż Army of Two, które jest za zabawą do dwóch piw na jeden wieczór. I żadnej, no. nagrody nie wygra. Tego i nie sobie wkręciło, że będzie sprzedawać za tyle nam gry i do widzenia, no. I niech sprzedają, no niech kupują ci, którzy chcą kupować za tyle. Ja nigdy nie kupię. Bo to jest cały plan, wiesz, wyjdzie kolejna generacja konsol i ceny podrożeją na pewno, bo tak. Już jest mowa o wtedy tym, za Bioshocka zapłacisz 270, a tutaj będziesz miał skok tylko, nie wiem, o 4 dyski na przykład. Nie, oni zostawią przy tej cenie, co już podnieśli i sobie myślą, o jak 220, jak tanio, nie? Za Tetrisa. Tak. Biorę. Biorę. Myślisz, że to tak będzie? No. Myślę, że tak, no. Tu w Stanach już jest mowa o tym, że gry na następną generację będą kosztowały $69, czyli o dychę droższe będą. Czyli u nas stuwa w górę. Za, no 300, tak, ale... za 315 Ultima będzie miała. Ale ten, no, gry już kiedyś kosztowały tyle, a przecież te kartridże na Nintendo 64 były cholernie drogie, po 3,5 stówy się za nie płaciło. No tak, tylko to Nintendo, to wiesz jak u nas było. Nintendo miało dziwne pomysły, no. No tak, ale przecież ten, no, co chciałem powiedzieć, ten God of War, który trafił do sklepów wysyłkowych u nas przecież jest z Czech, nie? Tak, to tak. Czechy mówię, sklepy posprowadzały wersję z Czech, która jest tańsza o 30 zł, tak? No, to w czym? No. Ona ma tyle samo języków na płycie, tylko tyle, że okładka jest po czesku, a reszta wszystko można grać po polsku, po angielsku, jak się tam chce. Ciekawe, jak jest God of War po czesku, to będzie jakiś tam właśnie netoperek, tak? Boski wojownik. Boski wojownik. Do God of War. Ale ten, no, z przypadku Sony sprawa jest łatwiejsza, bo kupa wersji wchodzi na jednego Blu-raya, nie? Zgadza się. Ja z tego co pamiętam, to na naszych wersjach zwykle jest, obok Polski jeszcze jest węgierska wersja, ale ten, nie wiem czy taka gra z Czech ściągnięta na Xboxa na przykład będzie miała polską wersję, nie? Tak się... No może być problem, no ale w przypadku God of War'a chyba jest rozwiązany. No w przypadku God of War'a sprawa jest prosta, nie? Tak. No spoko, zobaczymy. A powiedzcie mi jeszcze o samej grze. Aha, no bo tak, bo to jest tylko demko, tak naprawdę nie wiadomo jak. Jest bardzo krótkie. No, bardzo krótkie. Chciałem się właśnie zapytać o długość, ale przypomniało mi się, że to tylko demo jest. 15 minut, Mike. 15 minut gra trwa. Ile? 4 giga, tak? Ściągania? Nie jest dużo. Mniej jak 1,5 giga chyba. No to całkiem przyzwoicie. Także ja bym bardzo chciał w to zagrać, natomiast nie zamierzam za to płacić pełnej ceny. Znaczy, kupimy to, nie? Tylko nie na premierze, jak to poleci trochę w dół. To jest ten typ gry, który po tygodniu, przynajmniej u mnie, jest już za 29,99 w koszyku. Ja to sobie tydzień później jest 19, więc możemy gdzieś celować w tą cenę. No tak, u nas będzie ten 219 tydzień później. Będzie drożej. 319 tak. Tydzień później. Będzie, z każdym tygodniem będzie drożało, póki ktoś tego nie kupi. Pójdzie póki tanio. Liczę jeszcze na przecież ten zawsze jakiś MediaMarkt albo inny Saturn, oni też mają zwykle te gry EA wcześniej i też się zdarza, że są taniej, nie? Tak, one raczej tam w MediaMarkcie przynajmniej ostatnio zdarza się tak, że gry rzadko, te premierowe takie głośne tytuły rzadko przekraczają 200, ale jednak no God of War chyba jest 200 tam 9 kosztuje najtaniej. No, to nie jest żadna reguła, bo tam się ewenementy też zdarzają. Tak, jasne, pewnie. Zobaczymy. No. Zobaczymy. Tartak, ty mi opowiedz teraz o tej Cytadeli lepiej. O Cytadeli. Tak, bo ja nie czytałem recenzji,
A Jak jak mi. czytałeś, czytałeś mojej recenzji? No nie czytałem. Zacząłem, ale nie skończyłem. I teraz chciałbym, żebyś mi ją Ucnąłeś. dokończył. To Tak. mi opowiedz. To ci Nie, może... dodałem sobie ją do poketa i potem ją poczytam. Może ja sobie otworzę i ci przeczytam. Będzie łatwiej. A Miałem dobra, takiego... to o w porządku. Jedziesz. Tata czytam teraz. Audiobooka zrobimy. Miałem takiego wykładowcę na tym, na uniwerku, który kazał przyjeżdżać na ósmą na wykład, a potem czytał ze skryptu. Tak, no widzisz. Nie będę gorszy. Prawdziwy nie, szatan. To jest ostatnie DLC, które ma się ukazać do trzeciej części. Ostatnie, Szczęście. Ostatnie fabularne i wychodzi prawie rok po premierze gry właściwej, także bardzo, bardzo długo. Niemniej jednak uważam, że to jest najlepsze DLC, jakie wyszło do Mass Effecta i najlepsze DLC, jakie wyszło w ogóle do całej serii. Wow. Założenie jest proste, bo DLC jest spore, na Xboxie to są 4 giga, czyli trzeba ściągać w dwóch plikach, na PC-cie i na PS3 jest łatwiej, bo to jest jeden plik. I pierwsza część DLC to misja. Ktoś chce zabić Sheparda, co nie jest wyjątkowo niespotykanym zjawiskiem. Shepard oczywiście musi się dowiedzieć, kto go chce zabić, się przeprowadza małe śledztwo, ściga tego kogoś, kto chce go zabić, w końcu go dopada, urywa mu głowę, no standard, nie? Mhm. Natomiast co jest innego w tej przygodzie, to to, że scenarzyści próbują odtworzyć tą skalę przygody z drugiej części. Ta ostatnia misja, kiedy bierze się udział w szturmie na bazę zbieraczy. Tak. Także cała załoga Normandii uczestniczy w tym szturmie, trzeba podejmować decyzje w trakcie trwania tej misji, jest możliwość zmiany członków drużyny w trakcie jej trwania. No, próbują odtworzyć taką właśnie misję. To się w pewnym zakresie się udaje, no bo oczywiście udział biorą wszyscy członkowie z załogi, tam podejmuje się jakieś decyzje, tylko że stawka jest dużo niższa, no bo nie sposób, żeby ktoś w czasie tej misji zginął, bo jak ktoś zginie, no to jest game over i się ładuje ostatniego save'a. A w tej misji w drugiej części, no to jeżeli ktoś zginął, to po prostu zginął. Jasne. Ale no jest duża skala tej misji, duża skala bitew, mapy są skonstruowane w ten sposób, że cały czas gdzieś tam w oddali widzisz pozostałych drużyny, którzy prą do przodu, widzisz wymiany ognia, także cały czas coś się dzieje, ta skala jest zachowana. I jeszcze jedna rzecz, której ta misja jest inna od oryginału, to moim zdaniem jest najlepiej napisaną przygodą w całej serii. To znaczy DLC ukazuje się po roku czasu od premiery i mam wrażenie, że już w zasadzie mało kogo obchodzi. No właśnie. Na placu boju zostali już sami najwierniejsi fani, więc scenarzyści z BioWare mogą sobie trochę wrzucić trochę na luz i zobaczyć, co się uda wepchnąć do tego DLC, co do tej pory nie przechodziło. I w zasadzie cała ta przygoda wychodzi jak pastisz. To tak jakbyś oglądał Niezniszczalnych. Czyli... Ale dalej gonimy ten, małych chłopców po parku, czy już... Nie. Nie ma, w ogóle nie ma tej, nie ma tej dramaturgii, nie ma tego podwójnego dna. Wszystko wygląda jak pastisz. Shepard jest wyleczony z pedofilii, tak? Tak, już się wyleczył. A jeszcze tak przerwę. W jakim to się dzieje okresie czasu? Czy to jest przed... To jest przed ostatnią misją. Wszystkie DLC fabularne muszą się dziać przed ostatnią misją. Okej, czyli rozumiem, że jeszcze Cytadela stoi, tak? Tak, tak. Okay, spoiler! Tam spoiler. Przed ostatnią misją fabularną z podstawowej części. Znaczy wszystkie Dobra. DLC tutaj się tak rozgrywają z oczywistych względów, nie? Bo jasne. Gra się kończy w taki, a nie inny sposób. Ale co jest, mówię, tak, no, scenariusz jest wyjątkowy, bo ta misja wypada jak jeden wielki pastisz. Z racji tego, że jest 4 giga danych, to wszyscy mają cały czas coś do powiedzenia. Cały czas, nawet jak jest ostrzał, prowadzisz normalną grę, to każdy, któryś z kompanów cały czas coś gada. Jest masa scenek przerywnikowych. Zagrożenie, które stwarzają przeciwnicy, jest iluzoryczne. W zasadzie wszystkie batalie się przechodzi bez większego problemu i czujesz się przez moment jak taki Indiana Jones, czyli no zagrożenie gdzieś tam niby jest, ale ono w zasadzie nie robi na tobie większego wrażenia. Jest masa takich scenek, które są najzwyczajniej w świecie śmieszne. No, ktoś po prostu zadał sobie trudu
i napisał śmieszniejsze dialogi, zaangażował śmieszniejsze sytuacje. Trochę to przypomina poziom Borderlandsów, tylko oczywiście nie aż tak zwariowany. I to jest ta pierwsza część DLC, w której się rozgrywa tą misję, która jest reklamowana na wszystkich trailerach. Druga część to w zasadzie czas, który Shepard i reszta załogi spędzają na przepustce. Dostają przepustkę, dostają lokum i ileś tam dni, żeby podładować baterie. I teraz Shepard musi w pierwszej kolejności zorganizować imprezę dla wszystkich członków załogi w swoim nowym mieszkaniu. W związku z czym musi tam załatwić meble, alkohol i tak dalej, co jest brzmi śmiesznie. Czekaj, jest śmieszne, nie? 1 kwietnia jest jeszcze, wiesz, kilka tygodni. Nie, autentycznie, ale to wszystko daje ci okazję do kolejnych rozmów z członkami załogi, co dla fana jest fajnym dodatkiem. Poza tym one wszystkie są śmieszne i śmiesznie napisane. Prócz tego szwendasz się po takim małym Las Vegas, powiedzmy, cytadeli, gdzie bawisz się w kasynach, klubach, barach i symulatorach walki. Znaczy on jest cały czas, rozumiem, w tej ciężkiej zbroi, tak? Nie, biegasz w ciuchach, że tak powiem, casual. Cywilnych, a okej. Tak, także są naprawdę mokasyny. Naprawdę fajne czynności są zaplanowane dla Shepharda w tym wolnym czasie. Nie wiem, bierzesz udział, czy zostajesz aktorem i grasz w filmie o samym sobie. Pomagasz Garusowi wyrwać pannę. Jak w Jakuzie. No, coś takiego. Bierzesz udział w jakimś w turnieju, w jakąś grę wirtualną. Nie chcę teraz tłumaczyć jej zasad, bo to jest akurat mało istotne. Ważniejsze to jest, jak są zaangażowane scenki, które się dzieją wokół tej gry, bo na przykład poznajesz swojego przeciwnika w tej grze i nagle zaczynają się takie ostre i szybkie najazdy kamery na ich oczy, jak w filmach Kung Fu sprzed 30 lat, nie? W tle jest muzyczka odpowiednia, najazd na oczy, zwęża się kadr, także widać tylko i wyłącznie te oczy. I takich rzeczy jest więcej. Także cała druga połowa DLC to w zasadzie jest takie fan favorite, takie do zabawy, nie można tego na poważnie brać. Nie? Okay. Ale właśnie dzięki temu, że jest scenariusz interesujący, że jest śmiesznie, że ktoś zdecydował o tym, żeby odejść od tego, o czym mówisz, czyli ganianiem za tymi dziećmi, za tą ciężką traumą. Dzięki temu jest po prostu interesująco i ciekawie. No. Także absolutnie to jest najlepsze DLC do trzeciej części, najlepsze DLC do całej serii. Wow. Nie wiem, jakoś DLC po roku od premiery i jeszcze zarobią w nim jaja totalne, to już dla mnie bardzo... Wiem, znaczy to no, boli też fakt, że kosztuje 1200 punktów, nie? No, no tak, dobra, ale tak jak mówisz, 4 giga stafu dostajesz za te 1200 punktów. No, 4 giga stafu, jeszcze wtedy, w tej drugiej części, o której mówię, czyli tam ten bieganiu po tym Las Vegas, nie? Jest możliwość zabawy w symulatorze walki. To jest taki multiplayer offline, czyli zabierasz swoją drużynę, wybierasz jedną z pięciu czy sześciu map, wybierasz sobie przeciwnika, mutatory zmienne i walczysz ten przez trzy tury i odbierasz punkty, wymieniasz na nagrody albo na to makasy. Tak jak w Final Fantasy też takie było fajne. Na strusiach się wyścigi robiło i też się dodawało modyfikatory i tak dalej. Tak. Ja mam wrażenie, że się nie obudziłem jeszcze. Najpierw mi Tartak mówi, że kupujemy meble Shepardem, teraz o bieganiu na strusiach. Nie, naprawdę. Jeżeli ktoś... No to jest wiadomo, że to jest DLC dla fanów, nie? Żadna tajemnica. Okej. Okay. Ja nie kupię, ale tak fajnie się słucha w sumie. Nie, no jeżeli komuś szkoda 1200, to po prostu niech poczeka do... Nie, już nie mam nawet mojej podstawki. Aha, no tak. Chyba, że gdzieś tam jest może jeszcze w otchłaniach. Znaczy, nie, no gdzieś tam pewnie jest, ale... Właśnie, to już jest taki okres, że to już powinno chodzić samo bez podstawki. Bez podstawki na gołym stole powinno się kręcić. Tak jest. Dobra. Okej.
To teraz, żeby nie było tak, że ciągle same DLC i dema i jakieś gówna, to Kubar opowie o Kentucky Route Zero. Tak chcesz mnie zrobić, tak nie? Tak cię zrobiłem, no. Zostawiamy sobie te najlepsze kąski na sam koniec, tak żeby nie było za nudno. Dobrze, ale Kentucky Route Zero jest bardzo dobre, więc to wiesz, tak się nie wiesz. A to jest jakieś takie indie, nie? Dobrze kojarzę? Wiesz co, ja już, ciężko teraz już cokolwiek nazwać indie, wiesz, bo... Okay. To jest indie w cenie pełnej gry, no to... No, bo jak coś nie wychodzi na konsoli, wiesz, nie jest od EA, to już jest automatycznie indie, nie? A to już taki jest naciągany, wiesz, termin. No ale dobrze, no powiedzmy, że to jest taki, wiesz, indie, tak? I to jest, jak dobrze rozumiem, platformówka taka, tak, czy nie? Nie. Nic nie rozumiesz. To źle. Nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, wyjdź. Wróć do szkoły, gówniarzu, przyjdź z rodzicami. Nie, to jest taki, wiesz, click and point, jak... Point and click, znaczy się. Point and click, klika, potem wskazuje. Ja trzymam, wiesz, naciągam na miejsce i puszczam. Click point release, to jest taki, o. Tak, strzel i zapomnij. Tak, jak te stare takie dobre przygodówki od LucasArtsa, powiedzmy, coś w tym stylu. Okej. To, co wyróżnia tą grę od takich innych rzeczy, to jest właśnie ten art style, czyli taki rysowany, powiedzmy, najczęściej cieniem, tak? Rysunek taki. Jak niesamowite jest. Jest. Wygląda niesamowite, wygląda jak takie właśnie dobre, stare produkcje, niektóre, powiedzmy, do czego to porównać najlepiej? No właśnie, ja nie potrafię do niczego tego porównać. Może nie porównujmy, to jest nowy trend. Dobrze, nie porównujmy. Ja, ty Mike, widziałeś to w ogóle? Nie, dlatego no to pytam, czy dobrze kojarzę. To musisz to zobaczyć, bo to niesamowicie wygląda. To trochę jak Limbo. Tak, no ciężko to opisać. Ciężko, no, do czegoś opisać, bo to jest taki właśnie... gra jest bardzo ciemna, bo taki ma sam klimat, wiesz, fabuła. I większość rzeczy jest rysowane cieniem. Zazwyczaj patrzymy się na cień. Jakbym miał porównać do czegoś, to najbardziej tak stylistycznie mi pasuje do tej gry na iPada, która się nazywała Sword and Sorcery. Nie wiem, czy kojarzycie. Aha. Dobra, widzę obrazki na Google, jest ok. Możemy kontynuować. Możemy iść dalej? Tak, już wiem, o co chodzi. No. Więc... Fajne. To raz. Dwa, fabuła jest i sam klimat w tej grze jest niesamowity. On ma taki klimat... trochę Twin Peaksowy, trochę jak seria Lost, czyli wiemy, co się guzik. Dzieje, coś bardzo dziwnego i to nas ciągnie dalej, żeby sprawdzać, bo fabuła polega na tym, to chyba nie będzie jakiś duży spoiler, jesteśmy kierowcą, takim kurierem, który rozwozi rzeczy ze sklepu z antykami i dostajemy zadanie do wiezienia czegoś, nie wiemy na razie, co jest tam z tyłu u nas na przyczepie, do pewnego adresu, po czym okazuje się, że ten adres w ogóle nie istnieje, jest ciężko go znaleźć, więc zatrzymujemy się na stacji benzynowej, dowiadujemy się, że do tego adresu prowadzi autostrada o numerze 0, gdzie wiadomo, w Stanach takie rzeczy nie istnieją, nie ma autostrady 0. No i zaczyna się cała historia odszukania tego adresu i wplątujemy się właśnie w jakimś takim dziwną... lądujemy w dziwnym miejscu i wplątujemy się w dziwne różne takie akcje, nie do końca wiedząc właśnie, co się dzieje. Mamy możliwość albo szukania tego adresu, albo mamy możliwość właśnie zagłębienia się w coś, co się dzieje pobocznie w tym czasie. A wszystko jest takie właśnie dziwne. Spotykamy osoby, rozmawiamy o osobach, które później od następnej dowiadujemy się, że w ogóle nie istnieją, albo wiesz, nikt o nich nie słyszał. Jesteśmy w miejscach, których nikt nie słyszał, a spędzamy tam trochę czasu. Znaczy ja z tego, co wiem, to jeszcze interesujące jest to, że to nie tak jak w innych grach przygodowych, że jakby to powiedzieć. Znaczy... Spotykane postacie zadają nam pytania i my na nie udzielamy... To właśnie, wybór tekstów jest bardzo dziwny, bo to nie jest tak klasyczny wybór odpowiedzi, jak jest w innych grach, wiesz? To jest wybór tekstów, w którym określamy swoją przeszłość. No więc, więc właśnie, oni się zadają odpowiedzi, ty nie znasz, zadają ci pytania, ty nie znasz odpowiedzi, ty w zasadzie udzielając odpowiedzi tych, które wybierasz na liście, sam definiujesz swoją przeszłość, tak, nie? Tak, tak.
Bo nie znasz właśnie, nie znasz swojej przeszłości, nie wiesz, co robiłeś wcześniej od tego momentu, w którym się znalazłeś, i to wybierasz tymi odpowiedziami. Z tym, że nie ma to żadnego znaczenia dla samej rozgrywki, wiesz? To nie jest tak, że to, co ty wybierzesz, jakoś zdefiniuje to, co się dzieje później w grze. To jest tylko jakiś taki, żeby po prostu podkreślić, nie podkreślić, no tak, żeby zdefiniować twoją postać, o. Ale no, raz, że wybieramy właśnie to, co tym, przez tekst wybieramy to, co robiliśmy wcześniej, a jest też taki moment, że gramy drugą postacią i tam też jest właśnie też tak podobnie, wiesz, zrobione w ten sposób. Jezus, zapędziłem się sam. Próbuję to, bo to właśnie to ten wybór w ogóle nie ma znaczenia dla rozgrywki, ale jak jest, w SimCity prawie. Są momenty, że właśnie zmienia się całkiem rozmowa, wiesz, w zależności od tego, co wybierzemy. Jest bardziej albo, wiesz, złośliwe, powiedzmy taki jak Jediowy, wiesz, albo jesteśmy Jediem, albo jesteśmy takim złym gościem. I tak jest prowadzona rozmowa, wiesz, w jakiś taki złośliwy sposób, albo bardzo miły. To tak możemy mniej więcej tą rozgrywkę posunąć. O. Tylko że ten efekt końcowy jest zawsze taki sam, on się nie zmienia. A to jest taka gra tekstowo, się czyta wszystko, czy jest tak mówione? Tekstowo, tekstowo. Okay, wszystko, okay. Wszystko sobie czytasz, tak. Okej. Okay. I no, jest też, powiedzmy, nazwijmy to otwarty świat, bo zawsze możemy wsiąść w ciężarówkę i pojawia nam się taka mapa z trasami i możemy sobie jeździć. Czasami pojawiają się jakieś rzeczy, gdzie możemy się zatrzymać i sobie oglądnąć. Niektóre plansze są takie, że jest plansza, rzeczywiście widzimy, możemy sobie po niej chodzić, a są takie często, że się pojawia tylko tekst, że coś jest opisane, tak? Że tam na poboczu ulicy stoi facet i gra na gitarze, obok niego siedzi stary pies i wysiadamy z auta, chwilę słuchamy i tam jest słuchaj albo wróć do auta, nie? Tam słuchaj. No, chwilę słuchasz, tak ci się bardzo podoba, że postanawiasz wrzucić dolara do jego tam kubka, nie? Wrzuć dolara, wrzucasz dolara, jest facet, przestaje grać, wyciąga mokrego dolara ze swojego whisky i wiesz, po czym dalej zaczyna grać, nie? Wiesz, że to nie był kubek na pieniądze, tylko on tam był, wiesz, jego. Aha! Ale wiesz, taki, właśnie pełno takich mini, wiesz, rzeczy, nie? Możesz napotkać sobie, co warto robić, bo są naprawdę fajnie zrobione, a ten pierwszy akt, bo to jest, gra jest podzielona na akty. Ten pierwszy zajmuje godzinę mniej więcej. W godzinę można przejść całość, więc to nie właśnie jest jakoś... To jest jedyne, co mnie powstrzymuje przed zakupem, bo art style mnie pociąga. To, co mówisz, brzmi interesująco. Ja mam sentyment do point and clicków, ale to jest wycenione na Steamie, ja nie wiem, na 16, na 17 euro. No tak, tylko to masz za wszystkie ten, za wszystkie... No, za wszystkie epizody, których nie ma, no. No to tak jak nie ma, on pisze, że mogą wyjść w ciągu roku albo może później, no, nie ma określonej daty. No więc właśnie, więc ja sobie poczekam, aż on będzie wiedział kiedy, najlepiej jak już będzie miał je zrobione i one będą wisieć i wtedy to kupię, no bo naście euro za godzinę za zabawy, no to... Mimo wszystko jest dla mnie trochę mało. Właśnie to też jest dla mnie jest nieporozumienie, bo indie za prawie 20 euro to tak już też nie brzmi jak no dlatego mówię, że ten... Ale to, że to jest indie, to nie znaczy, że to będzie tanie. No indie to chyba bardziej chodzi o to, że to jest bez wydawcy jakiegoś tam wielkiego, tylko własnymi siłami zrobione. Skoro bez wydawcy własnymi siłami, to też nie ma potrzeby karmienia wydawcy, dystrybutora, pudełek, drukarni i reklamy i tak dalej, prawda? No to się... Skoro w tę stronę, no to w drugą stronę, wiesz, no to jest obusieczna broń, nie? Ale co ja mogę za to, że koleś chce zarobić? No nic, no, ale ja mogę na przykład nie kupić, no. Bardzo dobrze. No nie, no ja myślę, że będzie gdzieś 5 aktów, tak? Czyli wyjdzie jeden za 5 baków. No to jeszcze nie jest jakiś, powiedzmy, dramat. No. No, jest krótkie, faktycznie, ale jest niesamowite, wygląda niesamowicie, ma jeszcze lepszy klimat, więc... Absolutnie nie jest dramat, tylko ja poczekam, aż będzie pięć... To będą wszystkie, tak? Tak. Znaczy myślisz, że on tak przy trzecim pomyśli, a pierdziele, nie robię dalej. Znaczy, wiesz, nie mam żadnej pewności, że tak nie pomyśli. No. Wiesz, to też jest
kolejno, nie ma wydawcy, który stoi z batem nad nim i mu nie zakręca kurka z pieniędzy, więc on też może czyli sobie... to jednak to indie nie jest takie dobre, nie? Do końca. Ja nigdy nie uważałem, że indie jest jakieś wyjątkowo dobre, no ja też nigdy nie byłem fanem. No nie, no jest opinia taka, że indie to jest, wiesz, robione przez ludzi dla ludzi w ogóle tak, z sercem, a zwykłe gry to jest tylko, wiesz, kasa i żadnych... Ja lubię zwykłe gry. Kasa. No. Kasa i zwykłe gry jest dla mnie gwarantem tak, pewnej jakości. To się akurat zgadza. Wiesz, ja na przykład jak kupuję Tomb Raidera, to wiem na przykład, że tam się okaże, że jak wejdę do którejś jaskini, to nie będzie napisane, że tu nie ma tekstur, albo ta jaskinia będzie w kolejnym epizodzie za... Przyjdź później. Please wait, tak jak było w tym, w Army of Two. Dobra, a propos tego Tomb Raidera, to teraz ja chcę posłuchać, jak bardzo miałem rację. Dobrze. Kubar, chcesz zacząć? Nie, no mów. Nie. Miałeś rację też. No. Tartak, miałeś rację. Tomb Raider to jest najlepsza gra od wielu miesięcy, jaką w ogóle uruchomiłem na swoich sprzętach domowych. Zgadzam się. W tej grze jest wszystko fajne. O, wszystko. No dobra, Kubar zbierał achievementy, więc niekoniecznie, ale... Nie wszystko jest fajne w tej grze. Ale ten... Ja tylko powiem, że grałem na PC-cie, więc nie wiem, jak wygląda wersja konsolowa zupełnie, ale na PC-cie wygląda ślicznie i ta gra jest naprawdę miła dla oka w każdym aspekcie. I te wszystkie takie... No, sama Lara wygląda świetnie, jak ona tam jest sponiewierana, jakie ma tam dziary na ręcach, na plecach. Mi się bardzo podobały zachody słońca nad wodą. Zachody słońca są przepiękne. Tak samo jak te spodnie ma tam podarte później, jak wchodzi się po tych skałach. Ona w miarę postępu w grze, cały czas coś jej nowego dochodzi tam na skórze, jakieś zadrapania dodatkowe, jakieś rany, ubranie jej się niszczy. No, fajnie to wygląda. Naprawdę. Tak, tam każdy gra. O, teraz z drugiej strony niech ten wiesz, pasek od bluzki, no. To ona ma dwie bluzki. Stoicie, Mike stał obok ściany i wycierał plecy. Znaczy ona ma dwie, ta pod spodem jest niezniszczalna z tego, co zauważyłem, ale ta szara taka z przodu, ona się tam karatała aż miło. Jest mocno. Nie, no sam ten reset serii i w ogóle pomysł na tą nową Larę jest świetny i świetnie zrealizowany, mi się bardzo ta gra podobała. Pomijając już tam, że komuś się mogą nie podobać jakieś, powiedzmy, quick time eventy czy coś w tym stylu, ale moim zdaniem Drake ma się czego uczyć, jeśli chodzi o prowadzenie rozgrywki. Znaczy Uncharted, nie? Konkretnie. Tak. Bo o ile na przykład na pewno Drake ma, no bo nie oszukujmy się, tak? To już jest ten sam typ gry. To taka typowa przygoda. Lara jest oczywiście bardziej taka, nie powiedziałbym brudna, ale taka, no to jest dorosła gra. Bo Drake to jest taka przygodówka dla dzieci, dla rodzin, nie? Na kanapie siedzą, bawią się i tak dalej. A Lara Croft jednak tutaj się dzieje, są przekleństwa, są wyzwiska, są ciężkie tematy, krew się leje, no to znaczy, nie jest takie lekkie. W Uncharted to jest tak, haha, patrz na mnie, jestem Nathan Drake, a teraz zabiję 25 osób. Tak, dokładnie, dokładnie. No. A tutaj Lara Croft jednak trochę inaczej do tego podchodzi, ale to, do czego chciałem nawiązać, że Drake oczywiście się dużo lepiej rusza, ma dużo więcej ruchów, jak on skacze, to wszystko wygląda bardziej naturalnie. Ale z kolei Tomb Raider moim zdaniem nadrabia tam, gdzie Drake się wykłada, jeśli chodzi o prowadzenie historii i ogólnie o całą tą fabularną taką otoczkę. Tak, bo będzie, ja na początku obawiałem się tego, że wszystko się będzie działo na tej jednej wyspie, to będzie nudno, bo Drake to w tym czasie już na pięciu kontynentach był. Dokładnie, nie? Dokładnie. Ale tak z drugiej strony okazało się potem, że historia była bardziej zwarta taka, no. Bardziej tak, ale do samego zakończenia bardziej wiarygodna. Cała ta wyspa była pokazana w bardzo fajny sposób, bo miejscówki tam naprawdę są przepięknie wykonane. Te wszystkie takie, tam gdzie te świątynie, powiedzmy, są jakieś starożytne czy coś. Drake był dokładnie te same, było w dwójce na przykład, tak? Końcówka dwójki to było praktycznie identycznie wyglądało jak część etapów tutaj w Tomb Raiderze teraz.
ale to wygląda świetnie i co tam się dzieje, wszystko, wiesz, się wali, dbałość taka o szczegóły, tam odpadają części otoczenia i tak dalej, no to naprawdę aż się chce grać. Cały czas ja miałem ta gra jest dosyć długa, bo ona tam prawie 10 godzin trwała przy moim podejściu. No i ja robiłem wszystko to jest z 12 godzin. Nie? Dokładnie, ja grałem na łatwiejszym poziomie trudności, więc tam walki nie były jakieś wymagające, więc ja musiałem też, ich powtarzać. Nie było ciwo za wyższy. Tak? A to nawet nie wiem, bo tam na PC-cie, na tym Steamie tam są jakieś achievementy, ale to miałem akurat głęboko. No i ten. I dosyć szybko to przeleciało, ale też nie było tak, że wiesz, że myślałem, że będzie krótsze, tak? Czyli dwa takie bardzo długie wieczory mi zleciały na to grania praktycznie non-stop po 4-5 godzin. I to ani jednego momentu nie miałem takiego, że chciałem odłożyć pada i o dobra, jest nudno, muszę... Nie, to powiem ci, że ja miałem lepiej, że miałem tak, że mnie bardzo mnie pęcherz bolał w czasie, kiedy grałem. No dokładnie, To była taka gra, że ciężko było od niej wstać. Raz, że są świetnie wyreżyserowane te cutscenki, wszystko to wygląda, wiesz, no... Jest na czym oko zawiesić i w przenośni, i dosłownie, a poza tym... Trochę mi brakowało, tak, wciąga, ale trochę mi brakowało takich zagadek, powiedzmy takich bardzo hardkorowych, Tomb Raiderowych. No ale... A nie, powiem ci, ja wcale za nimi nie tęskniłem. Ja też za nimi nie tęskniłem, ale fajnie by było, żeby jednak było ich ciut więcej. Może dlatego, że mam, wiesz, jakiś sentyment do tych starych Tomb Raiderów, bo grałem praktycznie we wszystkie, ale ktoś, kto wchodzi w tą serię dopiero, to nie ma prawa narzekać na to, tak? Bo te, co są, wydaje mi się, że są wystarczające. One wszystkie zostały w tych grobowcach ukrytych, nie? Mi się na przykład podobało, że te grobowce to były takie na 15 minut. Tak, i one były całkowicie opcjonalne, nie? To też jest fajne. Tak. Podejrzewam, że gdybym tam się siedział w nich dłużej, to mogło mnie to zacząć nudzić, ale one były rozsiane na tyle szeroko, że po prostu raz na jakiś czas była okazja, żeby zejść z głównej ścieżki, pobawić się trochę w nich, ale 15 minut tak, że nie zapomniałeś, że nie tak, że włączasz następnego dnia, jesteś w tej świątyni i zastanawiasz, co ja robiłem. Nie, 15 minut wracasz na główny szlak i już wiesz, nie? Tak. Tutaj te miejsca, gdzie mamy te zagadki, one są takie bardzo małe i zwięzłe, więc wystarczy, wiesz, spojrzeć w trzy punkty i już wiesz, o co chodzi. Bo stare Tomb Raidery były tak, że wchodziłeś na przykład już początkowe etapy, może nie, ale jakieś tam późniejsze, że wchodziłeś i miałeś nagle taką jakąś ogromną przestrzeń, woda, tu jakieś skały, 15 miliardów jakichś półek skalnych, żeby gdzieś tam nie, się wspinać. Wszystkie narzędzia masz w zasięgu wzroku. Tak. A tu masz wszystko pod ręką właśnie. To jest dobre, bo to tempo wtedy rozgrywki jest utrzymane znakomicie. Wiesz, cały czas się posuwasz do przodu. No, cała ta rozgrywka, jeśli chodzi o tą taką... tak jak w Uncharted, tak, że jak się wspinamy, to wiemy, że to się zaraz urwie, no bo to widać po prostu, że tam się wszystko będzie waliło, ale to kompletnie nie przeszkadza i to jest tak fajnie, no jest to stare, ma prawo się urwać, po prostu. Ale ten, jedno co mi się trochę nie podobało, to te takie elementy, gdzie na przykład przechodzimy przez kładkę jakąś taką wąską i gra nam robi takie wrażenie, że mamy na coś wpływ, a tak naprawdę nie mamy, bo Lara sama to przechodzi i jak ma się poślizgnąć, to się poślizgnie zawsze w tym samym miejscu. Znaczy to na początku gry, to się przez pierwszą godzinę to się bardzo, bardzo, bardzo często zdarza, nie? Quick time eventy, jak się ucieka tam na początku, to tak jest, ale potem już jest tego mniej. Znaczy nie zauważyliście tego, że ja tak miałem, potem rozmawiałem z moją siostrą, która też zdążyła skończyć już tą grę i mieliśmy podobne wrażenie, że Lara potrafi pokonywać skokiem przestrzenie odległości dłuższe niż by to wynikało z twojego odczucia. Tak, i ona się jeszcze nie potrafi nie zabić przy takim skoku na przykład wielkim, jak w Borderlandsach, wiesz, skaczesz przez pół mapy, nie i nic. Masz przepaść na 10 metrów i ja na przykład mówię, no tu się nie da przeskoczyć i szukam innej drogi, a potem od niechcenia zrezygnowany już biorę rozbieg i patrzę i ona to przeskakuje. Ona to latuje. To jest jeszcze taka rzecz właśnie, na którą też nawiążę do tego, co mówiłem wcześniej, że Drake ma te ruchy jakieś takie bardziej
lepiej zrobione, a tutaj jest tak na przykład, że wydaje ci się, że ona tam nie doskoczy, ale przeskakujesz i nagle ona się tak przesuwa w kierunku tego, czego ma się złapać, nie? Taki tak, 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 prostu... tak. No, w ostatniej fazie, fazie lotu się przesuwa do przodu, żeby się chwycić tego. Tak, no. Jest, tak jest. No ale to dobrze, bo to nie irytuje, nie? Że tak, przede wszystkim. No... Brakuje ci pół centymetra i spadasz. Oczywiście, nie, tylko wiesz, tylko Drake miał w takim wypadku, że jak było na wysokości kolan, to lądował na kolanach, pęcherza to lądował na pęcherzu i tak dalej. Nie? No, Drake miał animację przyjęcia tej ściany na kilku różnych wysokościach ciała, nie? Tak. A ona po prostu robi teleport i się przykleja do tej ściany. No, to wiesz, kwestia kasy, kwestia pracy. Nie? Tak, no. Ja myślę, że ten, że jeśli tam ten Tomb Raider będzie dalej kontynuowany, na pewno będzie no szybko ta seria, to myślę, że za dwie części zobaczymy to w takim wydaniu, jakie jest Uncharted w tej chwili. No bo jednak Uncharted po stronie tej animacji przyklejania się do osłon, tak? No bo tu w Tomb Raiderze nie ma tak naprawdę przyklejania się do osłon. Znaczy ona się automatycznie się przykleja, ale ja nawet z tego nie korzystałem. Tak, bo nie ma za bardzo potrzeby. Przerywałem tylko i wyłącznie linię ten kontaktu wzrokowego, tam wystarczy wejść za jakąś przeszkodę, ale żeby się przyklejać, to nie ma oczywiście potrzeby. Nie? I mimo tego strzelania jest całkiem sporo. Ja myślałem, że będzie go dużo mniej, ale ono nie irytuje. Nawet jak są jakieś takie poważniejsze kill roomy, to powiem ci, że Miss o dziwo sprawiało frajdę i tak, bardzo tak, lubiłem. Bardzo lubiłem się łukiem bawić. Łuk jest świetny. Łuk załatwia całą, no, całe strzelanie. Cały rozwój postaci mi się podobał, bo miałem wrażenie, że to, co tam sobie upgrade'uje po kolei, jakieś tam finishery nowe, czy jakieś dodatki do broni, że to ma sens i ja z tego korzystam na bieżąco co chwilę. Znaczy, ja najmniej z finisherów korzystałem, bo to jakoś mi nie pasowało mi koncepcyjnie do tej gry. Wiesz? Ja korzystałem z tego względu, że chciałem zobaczyć, jak one wyglądają po prostu. No, nie, no jasna sprawa, no tylko wiesz, no ja zobaczyłem i stwierdziłem, że to jakoś tak no, nie pasuje, wiesz. No, początek gry masz taki, że Lara płacze na kolanach, że ojej, zabiłam kogoś, a jaka to ciężka decyzja była, no ale albo on, albo ja. Nie, no właśnie nie ma czegoś takiego, że jaka ciężka decyzja, bo nawet ona tam mówi w pewnym momencie, że jak ona gada z Rotem, tak? I Rot jej się pyta, czy co teraz czujesz, bo zabiłaś tam człowieka i pewnie było to trudno, a ona właśnie mówi wtedy, że właśnie nie, że było bardzo łatwo. A to była dla mnie scena zrobiona na siłę, żeby wytłumaczyć to pierwsze morderstwo. Pewnie tak, pewnie trochę tak. No ale to powiedzmy, ona tam jakoś... kupa płaczu, wiesz, ona go zabiła, wiadomo, że był wybór, nie? Albo ja, albo on, a później, wiesz, dzwoni on i o, musiałam kogoś zabić. Tak? To musiało być bardzo ciężkie przeżycie dla ciebie. Wiesz, takie oko, nie? Takie wink! No, ale wiesz, ale przynajmniej próbują poruszyć ten temat. Drake'a nikt nie zapytał, czy jak mu się mordowało, nie? Tak, no bo Drake no. To jest jednak facet tam, powiedzmy, z jajami, tak? Jakby nie patrzeć, z której strony byś nie spojrzał, to jednak, jednak coś tam wisi, no. Tak to bywa. A ja z kolei powiem, nie wiem, czy herezję, czy nie, ale mi się bardziej podoba seria Uncharted jednak niż Tomb Raider. Mimo tego, że Tomb Raider jest bardzo dobry. Wiadomo, to są kwestie gustu i preferencji. Mi się bardziej podoba ten taki Indiana Jones, powiedzmy. Zawadiacki taki. Mhm. Zawadiacki, tak. Ten bardziej taki Indiana Jones, czyli kolesia takiego, wiesz... który raz strzeli żartem, a drugi raz strzeli z bazuki, nie? Do 10 gości i to tak, nie no to ma jest dla takie, niego taki żadnego... lekki klimat. Mi się też to bardzo podoba w Uncharted. Ale pewnie, no. Okej, okay, ja to jest w pewni to jest istotny argument. Ja to rozumiem. Natomiast gdybym miał porównać frajdę płynącą z grania w grę, to druga część Uncharted podobała mi się faktycznie bardziej niż Tomb Raider, ale trzecią już byłem znudzony, także gdybym miał teraz wybierać, w co mam zagrać, to wolałbym drugi raz w Tomb Raidera niż w trzecią część Uncharted. No mi w Tomb Raiderze trochę brakowało tych takich kontekstowych akcji, tak jak Drake na przykład łapie kogoś za jakiegoś tam za skrzynki, tak, i dusi go, wrzuca go gdzieś tam do wody czy coś, albo zrzuca kogoś z klifu. Lara takich rzeczy nie potrafi, a też było wiele miejsc, w których aż się prosiło o taką akcję. Znaczy, ale to dobrze, nie? Bo nie tak, jest... Tak, jasne. Lary nikt nie robił komandosa, który nagle potrafi robić rzeczy, wiesz... Dokładnie. Nie... Oni mieli swój pomysł na tą grę i myślę, że w dobrym kierunku poszli, że to nie jest klon Uncharted w tym momencie. Tak jak kiedyś wszyscy mówili, że Uncharted to jest taki Tomb Raider tylko na PlayStation.
A w tym momencie zaczynamy porównywać Tomb Raidera do Uncharted trochę, no bo... Są dwie rzeczy, których mi brakowało w Tomb Raiderze w odniesieniu do Uncharted. Pierwsza, to może, nie wiem, może być błaha dla was. Jedno, to jest brak jakiejkolwiek muzyki w tej grze. Zaczynamy od menu głównego, gdzie nie ma zupełnie zero jest muzyki, jest tylko odgłos burzy. Wiadomo, no może poszli w taki ambient, w ten styl, ale w grze, gdzie ja odkrywam, wiesz, wychodzę po 10 minutach ucieczki przez walącą się na przykład jaskinię i wychodzę na plażę jakieś tam z zachodem słońca i nie ma tego pierdolnięcia muzycznego jakiegokolwiek, to jest dla mnie słabe. Tego mi brakowało, to czułem, że brakuje mi czegoś, jakiegoś akcentu muzycznego w tym momencie. Okay. Tak jak to miało miejsce w Uncharted, gdziekolwiek nie wszedłeś do jakiejś nowej jaskini czy świątyni i był ten taki odejście kamery, nie, na całą tą wielkość tego miejsca, to była ta muzyka taka, gdzie była tak charakterystyczna, że mogłeś ją nucić właściwie po obudzeniu w środku nocy przez kogoś. Bo... Tomb Raider akurat nas przyzwyczaił do tego, że seria miała taki charakterystyczny motyw muzyczny. On tam się deczko zmieniał z wersji, znaczy z części na część, a tutaj zabrakło mi takiej właśnie, takiego bardzo charakterystycznego, krótkiego utworu. No takie w Uncharted też mamy, tak? Te fanfary takie na początku, co grają. No. Tutaj tego nie ma właśnie. A nawet jak jest, to się tak nie rzuca w uszy i nie zostaje w głowie. Nie ma, jest niesłyszalne w ogóle muzyka w tej grze. Tak, no co, ale to... co dla niektórych jest to pozytywne, nie? Niektórzy ludzie mówią, że jak nie słychać muzyki, to jest dobrze, tak? Bo ani nie denerwuje, ani nie jakoś się specjalnie nie rzuca w uszy. No mi brakowało w tej. Nie, zgodzę się, że zabrakło trochę muzyki. Znaczy bardzo często było słychać ciszę po prostu, nie? No. Tak, ale to no, może też był taki pomysł po prostu, no to budowało klimat tak czy inaczej, no nie, bo no, jak siedziałeś gdzieś tam w jaskini i szedłeś w jaskini, to naprawdę czułeś, że jesteś odosobniony, czułeś, że jest tam jakiś taki klimat grozy w pewnym sensie nawet też uchwycony, także no jest okej, dla mnie to jest okej, ale no, Wojtek ma rację, że trochę gdzieś tam tej muzyki zabrakło w tych kluczowych momentach na pewno. A druga rzecz, jaka mi brakowało w Tomb Raiderze, to bardziej charakterystycznych tych postaci takich pobocznych, oprócz Lary. Bo Lara, to wiadomo, ten Lara rok jest był Lara... jedyną postacią, nie? Charakterystyczną. No, Lara jest Lara. Lara, wiadomo, to jest Tomb Raider, znamy ją już z dalszych części, więc fajnie się oglądało przygodę za młodu, tak? Jak ona stała się Batmanem, tak? Powiedzmy, w dalszych częściach. Ale reszta postaci jest po prostu fatalna, jest niewidoczna, jest meh. Jest zrobiona trochę klisze, bo oczywiście mamy wielkiego gościa, mamy, wiesz, tak, złą murzynkę, tak mamy... Jest. Mamy podstarzałego faceta, który jest taki daddy kawał, figure. Kawał, tak? Chuja. Taki jest chujem, ale takim tatą naszym, tak? On jest naszym takim... Tatą chujem. Tatą chujem. Tatą chujem. Brakowało mi właśnie takich postaci tak jak w Uncharted, tak? Czyli mamy laskę, w której się kochamy i czuć po prostu tą chemię wylewającą się z ekranu. To było czuć. Tak jest. Mamy, wiesz, drugą laskę, w którą się podkochujemy, mamy, wiesz, jakiegoś gościa nerda, mamy tego Scaliego, czyli też takiego tata chuj, tak? Sali. Ale wykon... Sali, przepraszam. On był zrobiony rewelacyjnie. No. Tak. Sali, a ten Rof to w ogóle mogą, wiesz, Rof się może schować. No nie, oczywiście. Inna liga. Inna liga. Inna liga. No właśnie dlatego mówię, no te postacie poboczne wszystkie w Tomb Raiderze są meh, są szare, są takie sobie. I to nad tym mogli moim zdaniem też trochę popracować. No a trzecia rzecz, no to jest to, co mówiłem wcześniej, to są zrypane totalnie achievementy w tej grze. Nie wiem, jak jest na PlayStation z trofeami. Nie chcą wskakiwać i że tak powiem brzydko, chuj. Dwa razy skończyłem grę i jeden achievement mi nie wskoczył tam za chyba dobijanie, za strzałę w kolanie, za wbijanie. Och. Drugi raz przeszedłem grę robiąc właściwie tylko te takie wbijania w kolano strzały, jak tylko odblokowałem i nie wpadło. Ja mam ten sam problem. Zrobiłem już dwa razy tą czynność, która jest wymagana do achievementa i też go nie dostałem, także. No bywa. No. Okej, to co, chyba chcemy następnego Tomb Raidera, nie? W tym klimacie, bo to fajnie się gra po prostu. Fundament jest niesamowity, podłożony pod dalszy rozwój tej marki.
Jak najbardziej, no. Także kolejne. Znaczy, trochę mi szkoda, że znowu w tych grach przygodowych jest wałkowany taki element tego. Tej części świata, tak? Czyli gdzieś tam się do takich. Jakby to powiedzieć, jakieś tam. Nawet nie potrafię tego nazwać, no. Jakieś takie starożytne świątynie. Bardziej bym chciał jakieś właśnie takie. Znaczy, mi się podobał sam klimat tego typu jak serial Lost, czyli mamy, lądujemy na wyspie, na wyspie i coś tak? jest, coś wiadomo, że nie jest do końca okej. I niekoniecznie to musi być, znaczy już podejrzewamy, że to może być takie supernatural, tak? Czyli nie związane z naszym takim światem, powiedzmy, żywych. No, jasne. Ale koniec mnie trochę rozczarował jednak. Nie spodziewałem się aż takiego nadmiaru nierealistycznych rzeczy. Nie było to złe, nie była to jakaś przesada, ale no. Wiadomo, graliśmy w poprzedniej części Tomb Raidera i tam też były rzeczy nie z tego świata, nazwijmy, tak? Czyli jakieś latające potworki, plujące ogniem i tak dalej. Ja miałem przez cały czas nadzieję, że odejdą od tego. Też miałem nadzieję, tak, zgadza się. Też miałem nadzieję, że to będzie taki od A do Z strzelanie do ludzi, powiedzmy, tak? Ale nawet to, co się tam na końcu pojawiło, to było fajnie wytłumaczone, tak? To też nie było to, że to się z dupy wzięło i nagle, bo musieli wrzucić, bo ludzie by byli za nudni, no może nie, tam. No ale wiesz, no, nie da się wytłumaczyć gadających małp, albo ufolutków, albo laserów strzelających z oczu, no. No lasery z oczu to już jest klasyk. No. To po prostu się nie da, no. Jasne. Ale to nie, no nie powiedzieli. Nie ma co tam przesadzać. Fajnie to się wszystko zawiązało. Trochę może się, wydaje mi się, że się skończyło za szybko, tak jakby było tak pyk i o, koniec. To takie miałem wrażenie na koniec, nie wiem, czy słuszne. Ja, no, nie wiem. Nie spoilujmy w żadnym wypadku. Właśnie, czy musielibyśmy zacząć spoilować, żeby do tego. Tak, a historia jest fajna, więc nie będziemy tutaj wiele więcej już opowiadać. Ja jeszcze może, nie wiem, graliście po polsku? Kubar pewnie nie, a Tartak? Tak, ja grałem po polsku. Nie, ja mimo że zamówiłem polską wersję, dostałem angielską. Okej, okay. To jakby ktoś się zastanawiał, czy warto jest grać w polską wersję, czy jednak zamawiać z angielską specjalnie, to ja muszę powiedzieć, że polska wersja jest świetna. Raz, że sam przekład jest okej, okay. Chociaż tam nawet jakby przekład gdzieś tam był, powiedzmy, pokpiony w jakichś momentach, to nie jest taka fabuła, która nagle teraz tracimy, wiesz, miliard smaczków czy coś, bo w tej grze smaczków tak naprawdę nie ma, tam jest trochę jakichś takich, powiedzmy, puszczeń oka, tak jak z tą strzałą w kolano, ewentualnie w achievementach, no. Ale poza tym to nic tam wielkiego nie ma, a same głosy w polskiej wersji są fajnie zrobione. Może nie wszystkie, może tam, powiedzmy, ta Murzynka jest, mogłaby być lepiej zrobiona, ale. Murzynka mówi po śląsku, tak? Tak, nie. Murzynka. Ale Lara jest fajna. Lara jest świetnie zrobiona, naprawdę. Wszystkie jęknięcia, stęknięcia są nagrane. Ja czytałem bardzo śmieszną rzecz, gdzieś tam ktoś w internecie, chyba w komentarzach, nawet na Poligami, napisał, że przecież to słychać, że te jęknięcia i stęknięcia są oryginalne, że to wcale nie jest nagrywane. No ale niestety muszę tego kogoś zmartwić, one były nagrywane. Ten Mike był przy, jak stękało. Tak. O, oh, Mike. Niestety, no. Mike! Przykro mi bardzo. Wspina się na górę. Mike! Tak, sama Lara jest świetnie zagrana, więc tego, co słyszymy najwięcej, jest zrobione super. Rotem jest Grzegorz Pawlak, więc też tam nie ma co nawet próbować szukać jakichś złych momentów u niego. Nawet nie próbujcie. Nawet nie próbujcie. Nawet nie próbujcie Pawlaka w to mieszać. Tak. Ten cały taki, ten chujowy tato, jak to się ładnie powiedzieć. Tata chuj. Tata chuj też jest fajnie zagrany. Ten grubas, taki duży człowiek, mógłby być ciutkę lepszy momentami, ale jest, no fajnie się go słucha, on też za dużo nie mówi. I bardzo fajnie jest zagrany ten taki dziadek stary, tak zwany Szkot. Aha, on jakoś fajnie, jakoś się fajnie nazywał. O, jakoś tam się nazywał, ale widocznie za mało fajnie, żebyśmy zapamiętali. Fajny, był fajny, prawda? No, fajnie, fajnie skrojona postać, też ma bardzo fajnie. Też taka klisze, nie? Musi same. Być. Tak, Szkot, który jest, wiesz, beres. Tak jest. No, także polska wersja pro i można kupować śmiało. A ten taki, ten naukowiec? Naukowiec?
A ten, no Wiesz, ten taki w okularach. On był denerwująca postać. Fajna postać, bo on był niesamowicie irytujący. I to tak. jest... Ja myślałem, że o tym mówimy, chujowy tato. Nie, no tak. Rof, to jest ten koleś taki... Dobra, no to Rof, no to Rot, tak, no to Rotem jest Pawlak, właśnie mówię. A, nie. A ja myślałem, że o tamtym mówicie, chujowy tato. Nie. A chujowym, znaczy tym, tamtym... No gdzie chujowy tato, jak to jest taki klasyczny naukowiec tchórz, taki, wiesz... Tak, naukowcem tchórzem jest Jacek Kopczyński w polskiej wersji, tak. Też fajnie, fajnie zagrany. No dobra. No. To lecimy dalej. W takim razie przechodzimy teraz do God of War Ascension, tudzież wstąpienie. God of War Conclave. God of War Conclave. Mów ta. Ja zagrałem... Niech będzie na was, a nie na mnie. Powiedzmy, że ja jeszcze nie skończyłem God of War'a, bo dostałem go wczoraj. Mi jest strasznie przykro, bo cieszyłem się, wiesz, że powiem coś dobrego i zaplusuję u tych, którzy mnie nie lubią. Zwolenników wiadomo której konsoli. Czyli dalej cię będą nie lubić. Dalej mnie niestety nie zlubią, bo nie mam nic dobrego powiedzenia o tym tytule. Ja po tych kilku godzinach wczorajszych niestety nie będę miał nic dobrego do dodania do tego, co powie Kubar. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, to był 75. odcinek Forum Ogadki. Znaczy, zaczyna się nieźle. Jest początek gry to jest dokładnie to, co jest w demie. I to jest dopracowane, widać, pod względem graficznym i powiedzmy tempa akcji, ale reszta niestety gry jest strasznie, strasznie niedopracowana. Tam się nic nie dzieje, nie? Znaczy, pomijam to, że fabuła jest... oni nie mieli pomysłu na tą grę, to raz. To jest główny taki powód zły, powiedzmy, całej gry. Zero pomysłu na fabułę. I to, co się dzieje przez większość część gry. Przez to totalnie jest się w tej grze pacing gry, czyli te takie tempo akcji. Gra jest cholernie nierówna. Mamy 20-minutowe sekwencje, gdzie się wspinamy, gdzie totalnie nic się nie dzieje. Ale kompletnie, nic. To już tak nie, że nic się nic. Nie dzieje, tylko w ogóle się nic nie dzieje. Mówię Czekaj, ale tak nic? Nic, nic. Bardziej nic. Jeszcze. To jest takie... Bardziej niż nic. Spodziewałbyś się, że będziesz, wiesz, miał jakiś quick time event przeskakując z czegoś na coś. Nie, to jest albo zwykle że się takie chociaż urwie kawałek tej gałki ściany. Do góry i on się wspina po jakiejś wielkiej budowli i wspina Aha. się, wspina. 5 minut, 10, 15, 20, on się wspina, ty nic nie robisz, zaczynasz patrzeć się w sufit, sprawdzać w telefonie SMS-y, wiesz, coś sobie przegryzać, no bo on dalej się wspina po jakiejś tam górze czy czymś. Po czym wychodzimy na tą górę i zaczyna się kill room. Kill room, tak. I to jeden jest taki wielki, chamski kill room. Chamski kill room zamknięty, wiesz, czterema ścianami kill room, gdzie musimy walczyć z hordą pojawiających się, wiesz, wychodzących z podłogi potworków. Potem po 15 minutach kill rooma zaczyna się sekwencja zjeżdżania na dupie, czyli coś, co nowego jest wprowadzone, wiesz, do tej gry. Kratos potrafi zjeżdżać na dupie jak ze zjeżdżalni. Kratos. Więc ponieważ jest to coś nowego, trzeba to jak najbardziej wykorzystać, więc mamy 15-minutową sekwencję typu trial and error, bo dowiadujesz się, wiesz, po lewej stronie będzie dziura, czy po prawej stronie będzie dziura, wiesz, za zakrętem. O, była po lewej, nie? Czyli restart checkpointa od samej góry, wiesz, zjazdu na tyłko, zjeżdżamy, tak? Tak mamy, wiesz, kolejne 15 minut. Potem na dole mamy znowu kolejny kill room, po kill roomie jest boss. Boss, który poziomem trudności w ogóle nie pasuje do tego, co dotychczas robiliśmy, wiesz, do tych małych potworków. Jest cholernie irytujący i trudny. Mike grał na easy, więc on powie ci, że wiesz... Wciągnąłem go nosem, no. Pierwszy wciągnąłem nosem. Jak grasz tam na hard, wiesz, no to gość już robi, wiesz, jest problemem. O ile potworki, powiedzmy, są na tym poziomie, to boss jest zawsze dwa poziomy trudności wyżej, nie? To już nie jest tam normal, tylko to już jest weteran, powiedzmy. Więc mamy 30 minut trial and error, bo dowiadujesz się, wiesz, najpierw go musisz chlastać i masz quick time event, w którym się właściwie dowiadujesz, nie, co masz robić. To nie jest taki, wiesz, tam, że źle trafisz, nie, tylko będziesz w złym miejscu, powiedzmy, w tym danym momencie, no to niestety jesteś trup. I zaczynasz całą walkę od początku. Tam nie ma checkpointa po środku, wiesz, że on ma pół życia i ty go, wiesz, zaczynasz od pół życia. Nie. Ty zaczynasz go lać od początku.
A czasami nawet od jakiejś tam sekwencji wspinania się, żeby było ciekawie, wiesz, żeby było więcej akcji. Więc tak Więcej wygląda akcji jest. właśnie cała gra, wiesz. Pacing jest fatalny. Fatalny. Albo zasypiasz, albo jesteś maksymalnie wkurwiony, podirytowany jakimś, wiesz, miejscem, gdzie giniesz 5 razy, żeby się nauczył, wiesz, sekwencji danego miejsca albo bossa. No Tak, to... tak wygląda większość gry. A Druga rzecz, po... No. Dobra. na którą oni wpadli, to są te takie ujęcia kamer zmieniające się. I ale właśnie na początku gry to fajnie wygląda, bo oni potrafią zmienić wygląd całej areny poprzez jedno przesunięcie się kamery. To tak się zmienia. To później już zabrakło im tych pomysłów i wpadli na to, że będzie zajebistym pomysłem, bardzo fajnym, oddalić kamerę tak daleko, że nic nie widać. Że nic nie widać, że Kratos jest właściwie pikselkiem, wiesz, na całym telewizorze. Ale to była w demie taka akcja, że byłeś zamknięty w tym pudełku, w tym... Ale nie tak daleko, chłopie. Nie byłeś jeszcze tak daleko kamerą oddalony, jak jest dalej. I pomieszali nic to nie widziałeś. Z walką. Wiesz, pomieszali to z walką, nie? Że ty jesteś malutkim pikselkiem i zaczynasz walczyć, wiesz, w gąszczu właściwie przeciwników, co jest niewykonalne. To jest... Nie da się w ten sposób, wiesz, grać. I oni tak, wiesz, coraz bardziej próbują, wiesz, coraz dalej tą kamerę, coraz dalej, aż właściwie nic nie widzisz i zaczynasz, wiesz, napieprzać w przyciski, nie? No. W tego typu grach napieprzanie w przyciski to już jest, to jest właściwie koniec, śmierć, nie? Czyli tak, zachowawczo maszujesz, bo nie wiesz, co się dzieje. Maszujesz, bo nie wiesz, co się dzieje. Tak fajnie jest oddalona kamera. Kolejna sprawa moim zdaniem jest, o ile walka jest ok, powiedzmy, oni już odeszli od tego takiego trybu, gdzie zbierasz bronie inne, tak? Czyli masz tam jakieś ciężkie rękawice, którymi robisz większe obrażenia, ale wolniej, tak jak to było w poprzednich częściach. Teraz masz tylko ten łańcuch, ale możesz sobie zmieniać moce, które zbierasz w czasie gry. Tam masz Ares to jest, powiedzmy, ogień, Zeus to jest prąd, Posejdon lód i Hades to masz taki, powiedzmy, sos, czyli tam duszę. I wiadomo, nie, co robią. Jedne podpalają, jedne tam, wiesz, zamrażają i tymi, powiedzmy, duszę, żartuje. Duszę duszą. Potem duszę, jest jeszcze jakiś taki tryb takiego wkurwienia maksymalnego, nie? Tam to taki zawsze pasek taki rośnie. Był, no. To było, no ten rage taki. Tak, ale tam jest, że się wciska dwie gałki, prawą i lewą. No to jest rage. Tak, ale to w którym momencie to się robi? Bo mi się to 2 razy nie udało i nie wiem teraz, czy robię coś źle, czy jestem za głupi, czy zrobiłem to w złym momencie. Co ty, Mike, nie potrafisz gałek dwóch wcisnąć? No wciskam, ale on wtedy jakoś tak biegnie dziwnie, nie wiem dlaczego. Potknął się może. Nie, to musiałeś źle wcisnąć, albo nie wiem, no nigdy nie miałem problemu z tym. Kurde. Bijesz jakiegoś kolesia, ładuje ci się ten pasek taki w prawym dolnym rogu. No. I pojawia ci się, jak masz pełny, no to pojawiają ci się te dwie gałki takie, że możesz tak, wcisnąć. Tak. I wciskasz i w zależności od tego, jaką masz wybraną moc, bo on, ten rage się różni w zależności od tego, co masz wybrane w danym momencie, którą z tych, wiesz, mocy tych bogów. Okej. Okay. On ma inny ten taki cios kończący, powiedzmy, wiesz, ten taki, tą moc. Bo tam jak masz wybrany, powiedzmy, Aresa, ten ogień i wciśniesz te dwie gałki, to on ma taki bieg, wiesz, to jest taki, że on robi takie pchnięcie mocne. A, to dlatego on mi pewnie biegał. Musisz zawsze musi mieć kogoś przed sobą, żeby go trafić. No wiesz? Tak, bo ja wciskałem te gałki i on zaczynał taki bieg jakiś dziwny i ten pasek schodził. Mówię, kurde, o co tu chodzi? Nikogo nie trafiłem, paska nie ma, nie? Masz skill sprint, no. No to z kolei już jak masz na przykład te dusze wybrane Hadesa, to on wypuszcza takie, powiedzmy, te dusze, które atakują same, co naprowadzają się na wszystko. Wszystko zależy od tego. To jest niezłe, ale wymyślili też system blokowania, taki ten counter. Taki... Masz zwykły blok, który blokuje, powiedzmy, obrażenia tam zmniejsza, ale masz też counter. On jest wciśnięcie R1 plus X, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, X. To jest taki, że on robi counter, czyli każdy cios, który w tym momencie w ciebie trafi, jest odbijalny i ty możesz go wtedy zacząć ładować, bo większość przeciwników później ma albo zbroję, albo tarcze, albo jakieś inne takie rzeczy, które nie możesz go po prostu siekać od razu, tylko musisz go... Tylko, że niestety to fajnie działa, jak masz jednego, góra dwóch przeciwników na planszy. I możesz sobie tam, wiesz,
No, uderz mnie, bo ja trzymam teraz ten przycisk, nie? To jak ty mnie uderzysz, to ja cię sieknę. I to jest okej, nie? Ale później mamy taką sytuację, że mamy na planszy 20, nie? Powiedzmy, przeciwników. Wszyscy atakują cię jednocześnie. To nie jest tak jak, wiesz, w amerykańskich filmach, że wszyscy stoją w kółku i cię atakują pojedynczo. Nie jak po na kolei. Drużynie A. No, nie, nie. Oni atakują cię wszyscy. Do tego odskakuje ci kamera, wiesz, na 5 kilometrów do tyłu, żeby było jeszcze prościej. Żeby pokazać, jakie zajebiste zrobiliśmy tak. Asety. I oni chcą, żebym ja w tym momencie kogoś kanterował, nie? Z tej drużyny, wiesz, która mnie tam siedzi. No, niga please. Poza tym złe checkpointy, fatalne, no tak jak mówię, są bossowie ciężcy, którzy jak tylko popełnisz jakiś mały błąd, zaczynasz od początku, to może nie jest problem na easy, jak on tam pada w minutę, ale na wyższych poziomach jest to irytujące. Jest też taki moment, nie wiem czy czytaliście o tym, nazywa się Trial of Archimedes, czyli taki jeden wielki kill room. Jedziemy powiedzmy klasycznie windą do góry. I pojawiają nam się przeciwnicy. I oni, to jest pod sam koniec gry, oni wpadli na wspaniały pomysł, żeby w czasie tego tej jazdy na górę tą windą wsadzić wszystkich dotychczasowych bossów, z jakimi walczyliśmy. Po kolei, czy naraz? Po pięciu, naraz. I nie zróbmy, są cztery fale, nie zróbmy w czasie tych fal checkpointa i nie dajmy żadnej skrzynki z życiem czy z maną w tym momencie. To taka sama... Taka sama akcja była w Dante's Inferno. Gra trwała 5 godzin, a potem była ostatnia winda do ostatniego bossa, która wydłużała grę o kolejne 1,5 godziny, bo się jechało trzema windami i na tych windach się nic nie robiło, tylko się tłukło przeciwko. No to jeszcze winda zatrzymała, musiał przyjść pan, który ją naprawił. Tam był checkpoint, przy każdej fali był checkpoint, wiesz, więc mogłeś sobie, wiesz, próbować. Tutaj niestety, wiesz, jak skończysz, to zaczynasz na samym dole tej windy i zaczynasz znowu na górę. Żeby było ciekawiej, to byłem już w takim momencie zdesperowania, że myślę, nie, zmieniam na jakiś tam normal czy na coś, bo po prostu nie przejdę tego, no nie ma szans, to jest tak przesadzone, ale gra oczywiście nie oferuje czegoś takiego. Jak staniesz w tym momencie, to koniec, jesteś, wiesz, w dupie. Albo musisz zacząć grę od początku na niższym poziomie, albo czekaj na patcha, którego zapowiedzieli, że muszą niestety, jest im przykro i zmniejszą poziom trudności w tym Ale w starych God of War'ach było tak, że nawet gra ci sama oferowała, że tak, stary jak jesteś słaby. Zginąłeś i kilka razy tak, pod zginąłeś to. Kilka razy, to gra ci mówiła, wiesz, to było takie, wiesz, ujma na honorze, nie? No, ale dokładnie. Ale no, jak ci nie szło, to nie szło. Tu nie ma takiej opcji. Jak wtopiłeś w tym miejscu, to jesteś w dupie, a jest to tak, powiedzmy, po tym jest jeszcze tylko 5 minut gry, o, okay. Wiesz, do końca, więc to jest taki... I weź tu przełącz, no. No. To się nie godzi. Mam niestety wrażenie, że jest to gra zrobiona tylko dla fanów. Tylko zdecydowanie dla fanów. Ciężko mi jest uwierzyć, że robiło to Santa Monica, które jest znane raczej z dopracowanych rzeczy. To wyglądało, jakby to był jakiś outsourcing z Indii zrobiony. No. Tak, no ja grałem parę godzin zaledwie, ale to mam bardzo podobne wrażenie. To nie pachniało w ogóle takim God of War'em. Nie miało tego takiego... wykończenia, do którego przyzwyczaiły mnie trzy poprzednie części. Bo tak, tam nie ma takiej brutalności, jak była wcześniej w tych nie ma, nie ma takiej brutalności. Wszystkich dostajesz bossów, znaczy bossów, powiedzmy tych jakichś cięższych przeciwników, których rozcinasz w te takie charakterystyczne... Na pół. I oni mogliby chociaż dać dwa różne wykończenia do tego. Wyobraź sobie tych gości pięciu naraz i każdego rozcinasz w ten sam nudny sposób. To jest po prostu super słabe. To sorry, ale Lara Croft lepiej to robiła. No. Rozcinasz ich w ten sam sposób i to tak przez całą grę. Zwłaszcza w tej windzie, o której mówiłem, no to jest ich tam, wiesz, po 10 i każdego musisz tak samo rozciąć w ten sam sposób. To się chce. A druga sprawa, mam wrażenie, że... Cała historia tego Kartosa polega na tym jego wściekłości po tym, jak stracił rodzinę. A ponieważ jest to początek, powiedzmy prolog do tych wszystkich trzech części, no. To powinno być to jakoś chyba najbardziej, nie? Potwierdzone, skoro to było wydarzenie, które stało się właściwie teraz, nie? Oni się już chyba sami pogubili, wiesz? Oni się chyba pogubili, bo Kratos jest taki, on jest w ogóle... On jest, wiesz, whatever. On nie jest zły, on nie jest happy, on jest
wiesz, nie jest mi wszystko jedno. Ale to czekaj, to się dzieje w... Jest tak wyprany w tej części z jakichkolwiek emocji. On jest, on wiesz, jest jakby na dragach, nie? On nie czujesz, że on jest zły w jakimkolwiek sposób, że on coś robi z jakiejś tam zemsty czy chęci, wiesz, pomszczenia czegoś. On po prostu, masz wrażenie, że idziesz, musisz przejść z punktu A do B, nie? I to tak wygląda gra. No niestety. No to lipa. Ja mam jeszcze do dodania. Do tego, co Kubar tutaj na ten wylał te wszystkie żale, ja mam jeszcze trochę więcej. Bo mam nieodparte wrażenie, że w tej grze przez cały czas nic nie słychać. Tam jest Kratos, który sieka, ale nie ma żadnego takiego, wiesz, pieprznięcia. Ja nie słyszę tego, że on zabija jakiegoś dużego potwora. Ja nie słyszę, że tam się coś wali. Ja nie słyszę, że tam się krew leje. Nie słyszę tam, że łańcuchy szczękają. On po prostu wychodzi na jakieś takie ogromne przestrzenie, tam tak jak żeśmy na poprzednim odcinku rozmawiali, że na paznokciu jakiegoś tam bossa, który stoi na jakimś, kurwa, drugim bossie, walczy i ja tylko słyszę jakieś takie uderzenia zwykłe, nie? Nic kompletnie, ani jakiejś takiej pompatycznej muzyki nie ma, która potęguje w ogóle zajebistość całej tej sceny. Nie ma kompletnie żadnego takiego, wiesz, takiego głębokiego basu, który nakazywałby to, że to jest Kratos i on teraz rozwala tu wszystko. Ale to z tym nie było problemu. Ja pamiętam sama czołówka trzeciej części, to był taki test dla sprzętu audio, no bo tam się działa. No, tak, no właśnie, a tutaj kompletnie tego nie ma. Ja nie wiem, no ja nie gram nigdy na jakimś tam sprzęcie za miliard dolarów. Gram na telewizorze, który ma dwa głośniki, ale w Tomb Raiderze ja słyszałem, że tam się coś dzieje, a tutaj się nie dzieje nic. Tutaj jest tak samo cisza, po prostu no kompletnie wyprane jest to z jakichkolwiek takich dźwięków potęgujących to zło, które się tam teoretycznie powinno wydarzać. Druga rzecz... Jeszcze a propos quick time eventów, które w tej grze są po prostu niesamowicie często. No jest ich trochę. No. Zbyt często. One są te klawisze, które pojawiają się w danym momencie, one są tak rozstrzelone na... No tak jak na padzie masz ułożone, nie? Tak na padzie, wiesz, po końcach ekranu, ale... No to tak było w trzeciej części, bo to miało być ułatwienie, nie? Żeby no, nie patrzeć tak, na... w trzeciej części, ale właśnie mam wrażenie, że w trzeciej części one były jednak jakoś bardziej wysunięte do środka ekranu niż są. Może się mylę, nie wiem, może już mi wyleciało. W każdym razie na 65 calach, nie, że jakieś tam chwalę się czy coś, ale... No nie, no pewnie. Ale ja siedząc, musiałem rozglądać się, robić ruchy głową w czasie quick time event, wiesz. Na dół, do góry, w lewo, wiesz, obrót, wiesz, prawie, wiesz, całą częścią głowy, żeby tylko dojść, wiesz, gdzie jest ten... Gdzie jest ten guzik? W którym miejscu się pojawił teraz ten przycisk, taki znaczek malutki, wiesz, no to prawda, to prawda. Interfejs w tej grze jest fatalnie zrobiony. Tak samo jak wejdziemy w menu, tam gdzie robimy, powiedzmy, te upgrade tych naszych mocy wszystkich, to jest wszystko tak sterylnie, ale tak to jest rozepchane na brzegi ekranu, nie? Na środku ekranu jest pusto, nic się nie dzieje, a po brzegach przy samej krawędzi masz jakieś napisy, masz jakieś tam takie te co się napełniają tymi kulami czerwonymi, te wzorki. No po prostu jest to zrobione tak na taki totalny odpieprz, żeby tylko było. Mam wrażenie, że poprzednie części nawet to, co było na PSP, miało to fajniej zrobione niż tutaj. Także to jest bardzo słabe. Następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest takie... No wiadomo, przechodzimy od killroomu do killroomu, ale pomiędzy przejściami tam kompletnie nic w tej grze nie ma. Jest nie po ma, prostu no. pustka, statyczna kamera, która się tam powiedzmy... No okej, w tej części ta kamera się trochę rusza, przez co już nie mamy 60 klatek, tylko często gra spada tam powiedzmy do 30, właśnie, a nawet poniżej. Ta gra nie ma 60 klatek właśnie, a często nawet nie ma 30. No. Jest ostatnia scena, na sam koniec gry jest taka cutscenka, gdzie widać, że im zabrakło już czasu, totalnie. To tak chrupało ta scenka, tak chamsko, to nie. Jeżeli ja już takie rzeczy zauważam, i mi to przeszkadza, to sobie możecie wyobrazić tylko jak to chrupało na sam koniec. No i te takie przejścia pomiędzy killroomami, one kompletnie nie mają takiego... To wiesz, to jest taka zapchaj dziura, nie? Teraz Kratos przejdzie, a żeby było dłużej, to jeszcze każemy mu przepchać skrzynkę.
I on tą skrzynkę będzie musiał pchać i znowu po niej wskoczyć gdzieś tam na górę i pójdzie dalej. Nie, żeby było dłużej, to teraz się zawali podłoga pod tobą i spadniesz. I zaczniesz od checkpointa 10 minut wcześniej. I będziesz na dupie zjeżdżał 10 minut. Żebyś na dupie zjeżdżał, no. No, ale to tak jak Kubar mówił, tam się kompletnie nic nie dzieje. I to jest wszystko takie, ale to jest takie strasznie sztampowe. To walka w Devil May Cry'u tym ostatnim, to po prostu jest no, miliard razy lepsza niż to, co mamy tu w God of War'ze. To jest kolejny raz to samo i to już taki naprawdę taka kalka, to wiesz, ta korbka, która kopiuje to wszystko, to już nawet ona jest taka zużyta, ona się tak przesuwa i tak przeskakuje momentami, nie? On tam, ten koleś, który to robi, on siedzi, kręci i ta korbka mu tak, wiesz, co trzeci obrót, on taki brrr, robi taki przeskok i przez przypadek kilka dodatkowych potworów wylatuje, no. No po prostu wchodzisz do pomieszczenia, które jest strasznie sterylne, nic tam ładnego nie ma. I wyskakuje banda potworów na ciebie, wszystkich musisz posiekać i wtedy tak jeszcze ostentacyjnie kamera odjedzie, pokaże ci, gdzie masz iść, nie? Najlepsze są motywy. Ja nie wiem, czy to jest wina tego, że gram na łatwym poziomie trudności, ale stoję w małym pomieszczeniu, takim totalnie małym, że gdzie nic nie ma, nie? I stoję przed schodami i jest... Kamera odjeżdża i pokazuje mi, że tymi schodami mam wejść do góry, nie? Innej możliwości kompletnie nie ma, ale kamera musi mi pokazać, że ja tymi schodami muszę iść do góry, żebym czasami się nie pogubił. Co w trzeciej części było już trochę takie, no, momentami śmieszne, a tutaj jest żenujące. Tu jest żenujące, bo mamy bardzo małą planszę, a kamera ci, i to jeszcze takim chamskim skryptem, takim naprawdę najbardziej podstawowym, pokazuje ci, że zaczynasz stąd, i kamera staje. To jest takie jak tryb sekundy? Obserwatora, wiesz, masz tak. W takich grach, czyli latasz, wiesz, taką kamerą i ona ci pokazuje, wiesz, tak po schodkach, tym korytarzem dalej. Czy to zawsze tak było, że wchodziłeś na przestrzeń i tak kamera ci pokazywała? Ale nie tak chamsko jak tu. Tutaj to już jest chyba posunięte do granic absurdu, moim zdaniem. Wiesz, tu jeszcze brakuje takiej czerwonej strzałki w pędzie narysowanej. Tak, wiesz, tak. Takiej. Go tu jest here. Ta półka, w którą się musisz złapać, wiesz. No, no. Ale tam jeszcze i żeby zamiast strzałki jest, powiedzmy, taki migający punkcik, że tam coś leży na przykład. Że coś tam zabieramy. No naprawdę, ja jestem zawiedziony tym God of War'em, bo też się trochę na niego nakręciłem. Już ostatnio tam hype'u w internecie było. Kubar też się jarał i nawet ja chciałem... Ja się jarałem, bo ja lubię strasznie tą markę. I no. Wydawało mi się, że oni zrobią tą część po to, żeby to ładnie spiąć te wszystkie trzy poprzednie, zrobić prolog, który naprawdę, wiesz, jakoś tam wyjaśnia to niego gniew i to, dlaczego przez trzy części i tyle godzin ja byłem taki wkurwiony, wiesz, grając tym Kartosem i wycinałem, wiesz, pół bogów Olimpu. Tak. Dupa, to historia jest w ogóle tak miałka, beznadziejna, że... Historia jest słaba. Co mnie jeszcze strasznie wkurza w tej serii, ale to już chyba tak musi być, że to jest, jeśli chodzi o rozwój postaci, zbieranie tych piór Feniksa, jakieś tam oczy Gorgony, to jest po prostu, no, z części na część to jest dokładnie to samo. Jak ja widzę to oko Gorgony, że tam wyskakuje z tego... No, mi się to podoba, bo to jest taki, wiesz, ale to coś jest... w grze dla fanów. Nie? Mogliby no, to jakoś trochę podoba. Urozmaicić, nie? To... Nie, to mi akurat nie przeszkadzało. To samo nie przeszkadzają mi, wiesz, skrzynie z życiem, które są, wiesz... No nie, spoko, skrzynie z życiem są okej, okay, tak? 1999 rok, nie? To... Pytał się o zwrot tych skrzyni, ale okej, okay, to jest taki oczko. To powiedzmy pasuje do tej części, bo to mnie przyzwyczaiło. To nie wyobrażam sobie, wiesz, żeby to wyglądało inaczej. To nawet te oczy i te pióra wiesz, tego Gorgona, to wszystko jest jak dla mnie okej. Okay. Tak, Kubar, powiedz mi jeszcze, jaka ta gra jest długa? Ta gra jest długa. No to jest właśnie chyba najgorsze, bo już też jesteś... Ta gra jest długa, to zdziwilibyście się, że oni, wiesz, pójdą na łatwiznę i zrobią ją bardzo krótką, ale nie, ona trochę trwa i nie wiem, niestety. Czy to jest zaleta tej gry, bo widać, że brakowało im pomysłów i na niektórych planszach pojawiamy się aż 4 razy. O jest. Czyli jesteśmy w retrospekcji, jesteśmy tu, jesteśmy jak coś się zmieniło, wracamy później jak już mamy moc i na samym końcu jak już w ogóle jesteśmy madafaka po trzeciej retrospekcji, więc czasami po 3-4 razy w tych samych lokacjach się pojawiamy. I ja wiem, że Metroidem, no ale to jakoś trochę, wiesz...
i inaczej rozwiązać. Trochę przegina. A najbardziej mi rozśmieszyła ta scena taka na samym początku gry, gdzie tam Kratos, wiesz, leje tych wszystkich wrogów, nagle wchodzi do pomieszczenia i takie chamskie cycki, nie? Wyskakują z wszystkich stron, po prostu takiego burdelu No, wchodzi. to też Kratos, no. Ale To to już... musiała być scena z cycorami. Tak, no ale scena z cyckami, spoko, można było to jakoś tak fajniej zrobić, tak jakoś subtelnie, czy coś, a tutaj Znaczy, nie, bo to są takie chamskie. są takie najazdy kamery chamskie na, jak w Tak. pornosach na Wiesz, no ale cysków nie trzeba robić fajniej albo mniej fajnie, no No po nie, prostu no są... dobra, ale te były słabe, no. Nie, no bo fajne są laski z cyckami, ale jak kamera robi takiego zooma, wiesz, na suta, to wiesz, i Tak. to wiadomo, nie, o co chodzi. To jest szczucie cycem kolejne, no. Jest też multi. Nie wiem, Mike, czy pograłeś w Wiesz multi. co, ja spróbuję tego multi mimo wszystko, ale ja nie wiem, jak to będzie. O, multi jest okej, okay, zdziwiłem się, bo myślałem, że multi będzie takie, wiesz, zapychaczem, wiesz, zrobionym na siłę, a multi jest całkiem niezłe. Fajnie się gra w takich małych grupkach, powiedzmy dwóch na dwóch, bo jest taki tryb. Mamy też czterech na czterech i właśnie w tych takich większych grupach, czyli cztery na cztery albo, wiesz, wszyscy na Jana na siebie, jest za duży chaos. Tam moim zdaniem nie da się w ogóle grać, bo raz, że kamera też potrafi tak fajnie sobie do tyłu odjechać i właściwie widzimy tylko, wiesz, paski czerwone, czyli przeciwników, i zielone naszej drużyny. To ten. Ale fajny jest tryb, jest taki, powiedzmy, horda, o, dla jednego gracza, który w jakimś tam określonym czasie każą nam wybić przeciwników albo dojść z punktu A do B, tam też wycinając, poprzez wycinanie dodajemy sobie czas. To jest fajnie zrobione. Ale Bo zaraz, to zaraz, to chcesz powiedzieć, że horda jest tylko dla jednego gracza? horda jest tylko dla jednego gracza. Ja pierdolę. To nie jest horda, horda jest... tylko są areny. No to nie jest właśnie, to jest, w tym trybie jest taka arena, że masz jedno miejsce i wyskakują przeciwnicy, ale są też takie, powiedzmy, wiesz, trasa, nie? Że musisz przejść Aha. trasę do samego końca i na końcu jest jakiś tam boss, ale żeby do niego dojść, no to musisz powycinać w czasie tej trasy tych mniejszych przeciwników, żeby sobie czas dodawać. I musisz to robić Rozumiem. naprawdę szybko, bo masz tam minutę 30, powiedzmy, zaczynasz takim czasem. No to tak jak w wyścigach, dojeżdżanie do bramek na czas, no. Tak? I to jest fajne, no bo wiadomo, rośnie ci poziom, jak rośnie ci poziom, to nowe rzeczy ci odblokowują, nowe bronie, które mają nowe umiejętności, zbroje, czary, przedmioty, to wszystko sobie możesz tam, wiesz, dodawać w zależności od tego, jak lubisz grać, to jest fajnie zrobione. Są jeszcze takie, Ale... w God of Warze są jeszcze filmiki takie koncepcyjne, jak powstawała gra, jak kogoś interesują. No okej. Nie. Nie, no żartuję. Włączyłem to na chwilę nawet. No, całkiem fajne, ale nie mam ochoty ich oglądać więcej. Jak miał to jakoś podsumować, to tylko dla fanów i na pewno nie na premierze za pełną cenę. No, kupcie sobie God of War HD Collection albo trójkę po prostu. Jest dużo lepsza. Tak, jeżeli nie graliście, to zdecydowanie nie zaczynajcie od tej części, no. bo się rozczarujecie strasznie. Zrazicie się wszystkim. Dobrze. Tartak. Dobrze, że ja jeszcze trójki nie mam ogranej. To... No, ja już to nie wiem. Że nie masz trójki, bo trójka była fajna. Nie wiem, ale mnie męczyła trochę. To jak trójka cię męczyła i znudziła, ale to tacie jak po trójka prostu... cię zmęczyła, to już nawet nie podchodzi do tego. Nie jestem w stanie znaleźć słów, którymi to opisać. Nie powiedz to lepiej o Crysisie. Powiedz dupa, ja zawsze mówię dupa. 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 Ja, o jakim Crysisie? Ja nie będę o żadnym Crysisie. Opowiedz o Crysisie, ale opowiedz o Crysisie. Tartak, opowiedz, no. Powiedz, że był fajny. Czemu ja mam o Crysisie? Ja nie grałem w Crysisie. Nie mów mi, że nie jesteś w stanie nic powiedzieć o Crysisie, no. Dupa. O. Sprawdź swoje notatki, co ja mam o Crysisie mówić. Nie, to nie. Nie, to nie. Łachy bez. Łachy nie? bez. To opowiadamy na samo zakończenie o... A nie, to jeszcze nie będzie zakończenia. Jeszcze nie? Jeszcze nie, bo ty, Tartak, grałeś w dodatek do Dead Space, a miałeś wszystkich przestrzec, że to jest crap i nie mają kupować. No nie, no bez przesady. No a bez to nie, tego. Jednak to źle zapisałem. Nie no, to jest po prostu... Zapisałeś dobrze, ale zaspoilowałeś to, co miał powiedzieć Tartak. A, sorry, to się... Wracamy. Tartak miał pomysł, żeby zacząć tak, jak jest w Top Gearze, czyli najpierw od samych zalet, a na końcu powie, że jest to najgorsza rzecz, jaką w życiu widział. Nie, no bo nowe DLC do... Czy nowe, no jedyne fabularne, jakie wyszło do tej pory, to jest DLC tak zwane prawdziwe zakończenie.
Czyli miesiąc po tym, jak skończyłeś grę, nagle ci Electronic Arts i Visceral Games mówią, że tak naprawdę jej nie skończyłeś, bo prawdziwe zakończenie jest do kupienia w DLC za 800 punktów. Wtedy ja pokazuję środkowy palec i gołą dupę. No tak, no pamiętacie, zaczęło się przy okazji Prince of Persia, tym rebucie kolorowym, tam też była taka sama sytuacja. I no, ja bym się jeszcze zgodził na to, gdyby to zakończenie, które daje nam EA i Visceral Games, było jakoś wyjątkowo fajne. Niestety jest tak, sama przygoda, dość krótka, bo w godzinę można ją skończyć, którą oferuje to rozszerzenie, jest fajna. I gdyby to było na przykład, to była na przykład dodatkowa przygoda, którą można rozegrać w czasie trwania gry, to byłby całkiem fajny pomysł, no bo pojawia się nowy wątek fabularny, jacyś kultyści siedzą na statku, dla odmiany nie zamieniają się w nekromorfy, tylko są faktycznie ludźmi, tyle że całkowicie im odbiło, oplatają się jakimś drutem kolczastym i wszyscy chcą natłuc Isaaca i Carvera, nie? Tak jak w Condemn, tak? No coś w tym stylu. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki film Event Horizon. Horizon. Horyzon zdarzeń. I mniej więcej ci kultyści wyglądają jak te zmaltretowane ciała z tego filmu. Czyli tak całkiem, całkiem fajnie. Z tym, że no niestety z tej przygody, która jako sama z siebie mogła być fajna, zrobiono prawdziwe zakończenie gry. No i po prostu ta przygoda nie jest w stanie udźwignąć tego, nie jest w stanie udźwignąć, podołać roli zakończenia. Zakończenie w Dead Space jest takie, że strzał w głowę i do widzenia. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I nagle instalujesz to rozszerzenie i Isaac i Carver stoją i mówią: ty, Isaac, my żyjemy czy my nie żyjemy? No nie wiem, Carver. W sumie to nie wiem, czy my żyjemy, czy my nie żyjemy. I rykoszet był, tak? No, nie trafił go w tą głowę. To skoro żyjemy, to może poszukajmy jakiejś ewakuacji z tej planety, która się rozpada. No nie wiem, Carver, my chyba raczej nie żyjemy. No to jak nie żyjemy, to zróbmy to dla czystej rozrywki, nie? I wiesz, i zaczyna się poszukiwanie tego jakiegoś transportu do ewakuacji. Okazuje się, że wszystko, co zrobiłeś w trzeciej części, to było siusiaka warte, bo nekromorfy dalej są. Po prostu jest najzwyczajniej w świecie rozczarowujące. Mówię, gdyby to była zwykła dodatkowa przygoda, to bym ją z przyjemnością rozegrał, bo ona ma w sumie wszystkiego po trochu. Trochę jesteś na planecie, trochę łazisz po statku, masz spacer w przestrzeni kosmicznej, jest taka solidna przygoda, tylko niepotrzebnie psuje kanon wydarzeń. To jest jedyne, co mi się nie podobało, ale niestety no, przez to odpada w przedbiegach. Bo tego trzeba za to zapłacić jeszcze 800 punktów. Więc nie dość, że zniszczyli zakończenie, to jeszcze każą sobie za to płacić. I z tego względu was ostrzegam przed tym. Czyli w następnym DLC będzie naprawienie, tak? Nowego zakończenia. Ja nie wiem, czy będą następne DLC, wiesz, bo do drugiej części było jedno fabularne DLC i poradzili sobie z nim bardzo fajnie, w bardzo prosty sposób. Wydarzenia, które przedstawili w tym DLC fabularnym, dotyczyły innego bohatera, który tam po prostu działał sobie w tle w tym czasie, kiedy Isaac biegał po tej stacji kosmicznej. Niczego to nie psuło, a dodawało kolejną perspektywę, z której można było śledzić te wydarzenia, które miały miejsce. I to było fajne. Tylko nie wiadomo czemu tutaj postanowili, że trzeba jeszcze rozszerzyć tą całą historię. No i tutaj no pewno tak. No, że no, nie, niestety im to nie wyszło. Szkoda. Bywa. Bywa i tak. To nie kupujemy. Ale nie, nie. Znaczy wiesz, absolutnie. No nie kupujemy. Nie kupujemy, no. Absolutni fani. Absolutni fani mogą poczekać do obniżki. Okej. Okay. Jak będzie Game of the Year, tak? A powiedzcie mi, co mają teraz zrobić absolutni fani rajdów w WRC? Na pewno nie kupować w WRC... Jak Power to się nazywa? Powerslide. Powerslide, tak. Zdecydowanie nie. Bardzo dziwna gra. Najpierw ściągnąłem demo, żeby przypadkiem się nie naciąć i jestem z tego, wiesz, szalenie dumny, że tak zrobiłem. Bo jest to bardzo słaby tytuł i bardzo dziwny tytuł, bo
Z jednej strony mamy samochodziki od góry. Ja rozumiem, że taki był plan, żeby to zrobić typu Mario Kart, tak? Czyli Tam takie micro machines trochę, no. Micro Machines, czyli nie jesteśmy sami na trasie, tylko jest trzech przeciwników i zbieramy po drodze jakieś Power-upy. power-upy, tak. Tylko z jednej strony mamy bardzo wielki symulator naszego pojaździku, który się robi. On się rozpada na różne części, lustereczka, wszystko, wiesz, tam odpada. On jak jest zniszczony, to skręca sam nawet w jakąś tam stronę, jest tak zepsuty. Ale z drugiej strony zbieramy właśnie jakieś power-upy, gdzie strzelamy bananami, chmurką z piorunkiem, wiesz, jakimś tam śrubką i tak dalej. To gra się fatalnie. No, samo sterowanie tym samochodzikiem. Ja nie lubię grać w ogóle z takim widokiem za samochodu to raz. A dwa, że ta kamera jest na tyle daleko i jest ustawiona sztywno do trasy, nie do samochodu, tylko do trasy, że ciężko się w tej grze jeździ. A to jest gra arcade, tak? Tak, To tak, jest tak. gra arcade, ale ma pełną licencję WRC, więc wszystkie samochody, wszystkie reklamy, wszyscy kierowcy są, wiesz, tacy jak powinni być. I to jest najbardziej smutne, że jak już ktoś dostanie tą licencję WRC, to robi takiego szmatławca. Jedyny plus jest taki, że jak ściągniecie demo, to jedynym dostępnym samochodem, czyli najsłabszym, jest polska ekipa, czyli Baran i Sołowow. Tak. Więc to był plus. I tyle. Smutne to trochę jest w sumie. Trochę szkoda, że w tym demku nie ma nic więcej niż ta jedna trasa, bo tam jest jedna trasa i ona jest jeszcze w zimę na śniegu, a pełna wersja oferuje szutry, jakieś tam No, ona asfalt oferuje wszystkie te gdzieś. rajdy, Tak, które tak, są. tak. A jest tylko ta pierwsza w Monte Carlo, czyli taki asfalt pokryty lodem. No. No, nie jeździ się zbyt fajnie. Nie wiem, może takie na takie granie kanapowe, wiesz, takie jak już rzeczywiście nic nie ma lepszego do roboty i wszyscy i tak patrzą w sufit, no to można włączyć i tam się pościgać. Może wtedy, ale tak. Nie za 1200 No, punktów. no chyba jednak nie. Za 800 to mógłbym rozważyć to, że może na kanapie ze znajomymi, ale nie za 1200. No, no niestety. Ja też tego nie kupuję. Przykro mi. Sorry. Milestone chyba zejdzie z tego świata niedługo. Chyba, że naprawdę nie wiem. Chyba, że ludzie to kupują jednak. Może, Może. może. Nie wiem. Bo te gry na licencji WRC, te ich rajdówki takie z krwi i kości też są mega słabe. Ja bym chciał, żeby Criterion jakąś dostał, nie wiem, WRC Teraz pod albo. skrzydłami EA to już nie będzie tego, No co będą może tak ten, grało. będą wypluwali do końca świata te, no. Need for Speed. No to Niech Need for Speedy. Ten, czyli ci goście od Forzy niech dostaną. Albo niech ten Gran Turismo niech dostanie tą licencję WRC, no. Polyphony, tak. Oni by z tego zrobili użytek. Tak, za Oni następne 10 lat. za 10 lat, no, na Nintendo Wii wyjdzie. Wii U Wii U 3. 2. Wii U 17. Okej. W takim razie co? Będziemy chyba kończyć, nie? Bo to już wszystko z mojej listy. Nie wiem, czy coś jeszcze tam macie. Ja Chyba, że miałem tylko. chcielibyście powiedzieć coś, nie wiem, no, tak od serca, od siebie. Ja bym chciał powiedzieć dwie rzeczy. Pierwszą rzecz polecam grę na komórkę, iPada czy na inne te sprzęty multimedialne, które nazywa się Super Stickman Golf 2. To jest taka gra podczas posiedzenia na tron. Bardzo wciąga. I to na iPodzie moim też pójdzie? Pójdzie, To ja to pójdzie. kupię. Ja lubię takiego efekt. To jest taki mini golf, który mamy, wiesz. Musimy sobie wybrać siłę uderzenia i wiesz, i strzałką góra-dół. I są bardzo fajne trasy takie, wiesz, tam gdzie w jednych się przylepiasz do ściany, w jednym jest magnes, wiesz, musisz kombinować tak, żeby jak najmniejszej ilości strzałów dobiec do dołka. A fajne jest to, że ma taki lokalny, znaczy lokalny, ma taki multiplayer, tak? Czyli jak się ze znajomymi spotkasz, to możesz nawet razem sobie przez Wi-Fi, tak? O Pograć ze kurde. znajomymi. No, moc. Proszę cię. No, ale nie mam dwóch Moc. klopów w domu. Nie masz dwóch. To nie pograsz niestety. To jeden będzie musiał stać. Musisz znajomego wysłać do sąsiada piętro wyżej albo niżej i żeby usiadł na tronie i wtedy. No pięknie, to pierwsza rzecz, a A druga. druga rzecz jest taka, tak ostatnio sobie myślałem, że brakuje mi w grach kodów, tych cheatów O takich. Jezu.
Nie wiem, jakoś skoro kupuję tą grę za tyle kasy, kurde, to chciałbym w niektóre tytuły sobie zagrać, wiesz, tak powiedzmy lajtową. Bo Po to mi prostu przyszło nie do głowy po schodzi. tym, jak skończyłem God of War i tam jest, jest właśnie tryb taki New Game Plus, który wszystkie te moce ci odblokowuje, możesz sobie jeszcze powłączać tam jakieś tam, wiesz, pomagajki, wiesz, więcej doświadczenia, większej obrażeń, nieskończona ilość tego rage'u i magii i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mi się zaczęło to fajnie grać w tą grę, tylko już nie miałem ochoty, wiesz, dalej grać, bo To już ja miałem jak dość. zobaczyłem, tam zebrałem jakiś taki flakonik, nie pamiętam co to już było, w każdym razie gra mi napisała, że możliwy będzie Po skończeniu do gry, użycia po skończeniu gry, nie? Ja zrobiłem takie oczy i tak. Do kurde, zobaczenia po jest skończeniu gry. dobranoc, po skończeniu gry to ja już to wyłączę Jak ja komputer. skończę grę, to ja skończę grę, nie? No właśnie takie gry jak God of War, które tak w połowie właśnie my sobie myślą, a skończę, ale wiesz, włączę se cheaty, wiesz, chciałbym sobie pograć już tak teraz dla... Nawet niech nie wskakują te pucharki, bo wiadomo, nie? Jasne. Ale jakoś tego mi z młodości brakuje, gdzie człowiek kupował tam właśnie Secret Service czy jakieś inne pisma, żeby, po to tylko, Tips and żeby tricks. tips and tricks, ten wiesz, szukałeś, jest, może będzie moja gra, jest! Jest tyle kodów i od razu się leciało i wklepywało, co one dają. No tak, ale teraz jak, co na padzie i DDQD, jakbyś wklepał? Już ja bym No, wklepał. już ja bym wklepał. Wszystko. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, AB, nie? Tam śmiało. No, to prawda. Tartak, ty byś chciał coś dodać, czy nie chciałbyś? Sikać mi się chce strasznie. Dobra. To ja chyba też w takim razie nic nie dodam. Mogę tylko dodać tyle, że to kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu mi się podobał. Tam fajne filmy Aha, ja puszczają. chcę dodać. A, Nie, to ja chcę dodawaj. dodać. Ja chcę dodać, żeby wszyscy zobaczyli to nagranie wideo, cośmy zrobili z Wojtkiem z Ale wszyscy, jak Army of jeden Two. mąż. Wszyscy. Wszyscy, mama, ciocia. Jednocześnie, umówmy się, że poniedziałek 18 o godzinie 18. I Wszyscy najlepiej. oglądamy jednocześnie ten filmik. I pokażcie mamie, cioci, wujkowi, ale każdy musi założyć swoje osobne konto na YouTube, żeby nam na liczniku wykazało te osobne wyświetlenia. Tak. Tak jest. Także proszę to obejrzeć. Proszę to obejrzeć. Będziemy pytać na następnym odcinku odpowiedzi. Będzie sprawdzian, kartkówka będzie. No. Oczywiście. No dobra, to ja jeszcze przypomnę tylko naszego maila forumogatka@poligamia.pl. Piszcie, jak wam coś leży na sercu, bądź na wątrobie, czy gdzieś tam w jakimś innym narządzie. Obrazki. Możecie ten... Jeżeli posiadacie taką umiejętność, że potraficie rysować i macie tyle czasu, to przyjmujemy zgłoszenia na obrazki dla naszego podcastu i najlepsze będą wybierane jako okładka do danego odcinka. Właśnie. Tylko nie piszcie żadnych napisów, tak jak Tartak już pisał i na fejsie, i na forum, bo nie wiadomo, kiedy taki obrazek może zostać wykorzystany, a nie chcielibyśmy, żebyście się ograniczyli do jednego konkretnego odcinka. Bo... Jak ktoś szuka instrukcji i wymagań, to one są do znalezienia na Facebooku i na stosownym temacie na forum. Tak, jest tam wszystko opisane ze szczegółów. Powiem wszystko. Tylko hint. Polega to na tym, żebyście narysowali go od A do Z sami. Tak, mama nie może pomagać. To wklejenie naszych głów na kotka, to może nie wygrać. O, tak spoiluję wam. Tak jest. Tak to jest. Może nie być to. To może nie być to, tak dokładnie. Jest. W porządku. Także podsumowując, 75. Formogatka nagrana. Dzisiaj będzie szybciej niż zwykle, ale to... Tego jeszcze nie wiecie. Tego jeszcze nie wiecie. Tego jeszcze nie. To magia podcastu. A my sobie właśnie... Nic nie wiecie jeszcze. My sobie właśnie idziemy. Ja niestety będę w God of War'a musiał dalej grać. Muszę go skończyć w ten weekend. No mus to mus. Taki no. Reżim jest, no po prostu. No trudno. Dobranoc. Mus to mus. Dobranoc. Pa. Dobranoc, pa pa. Brachol był chyba w poniedziałek, tam są jeszcze jakieś tańsze bilety, to on tam ze swoją studencką zniżką 11 zł zapłacił. Jeszcze mu dopłacili i kanapkę zrobili. Pani no, na zapleczu mu taką cienką i serem no, żółtym. Student, pan tak chudo wygląda, tu jeszcze kanapka. No. Majonez może być? 'Zjadłem przed chwilą zajebistą furę tego. Z sałatki takiej owocowej sobie zrobiłem. Z jabłka, z pomarańczy i z kiwi. Jestem taki pełny,
że bluduje zaraz. Gej. Ja wstałem i zrobiłem sobie bacon, egg and cheese. Jak prawdziwy Amerykanin. Tak jest. Abatur. Abatur i... No Abatura nie znasz, come on. Abatur, Isza i Zagara. To są takie w sumie chyba trzy główne zergowe postacie, które mówią. I fajny jest jeszcze ten Aleksiej Stiukow, taki Rusek. Tylko nie wiem, kim on jest w grze. Ja nie kumam postaci u zerków. Okej. Okay. A Mengska kojarzysz, nie? Z kogo? Mengska. Arcturus Mengsk. Ten taki Jezus, blondynek w tym takim... Ale nie, blondynek to jest Valerian, nie? To jest... Valerian, a taki syn, jego ojciec. Ty, ale ja tego nie rozumiem. Przecież zergi to jest hive mind, tak? No, a Kerrigan to jest teraz królowa zergów. No dobra, to ale to skoro to jest hive mind, to jak tam mogą być frakcje, jak tam mogą być ludzie, którzy, jak tam mogą być postacie, które ze sobą rozmawiają, skoro to jest jednomyślna Breja. Oni mówią takimi równoważnikami zdań, takie fajne mają te teksty. No dobrze, ale nie, wróćmy do postawy, jacy oni, to jest jedno istnienie. Ha. Jedna świadomość, jeden byt. Panie, czekaj, bo ja się rozbiorę. Teraz ten... Mózg rozjebany, tak? Mózg rozjebany mam. Ja oglądałem te Transformers. Powiedz mi, na chuj one w ogóle mówią? Czemu one się nie komunikują między sobą binarnie? To byłby dobry serial, jakby był taki wciszony i się patrzyli na siebie przez 40 minut. Takie... Nie, totalna cisza taka, wiesz, tylko ujęcia na twarze tych... Subtelny dźwięk tam powstał. Sekundę, związały mi się tak słuchawki. Dobrze, że tylko słuchawki. Kurwa, no na supeł, no. Ja pierdolę. Spokojnie, mamy czas. Dobra, prawa do prawego, a lewa do lewego. No jem. Już lecimy? Tak, słyszę. To numer 70. Jeszcze wiii! Może... Wii! I już nagrywam. Dobra, sklejaj to, obrobędek. I lecimy dalej w Kratosa. Mogę napisać, że za 15 minut będzie. Tak, napisz. Jest już na iTunes napisz, to nie mi tak wiesz, no, załaduje to. Siebie. Dobra.